Proszę? Tak. Zobaczymy. No. Ja się nazywam Jacek Pyrzelski. Tak jak Państwo widzicie, no, jakbym miał jednym słowem powiedzieć, kim jestem, to bym powiedział, że jestem badaczem. Tak? Człowiekiem, który pracuje w instytucjach badawczych, ale ja jestem takim trochę dziwnym badaczem. Tak? Bo z jednej strony wykonuję bardzo dużo badań i interpretuję bardzo dużo wyników badań. Na przykład na ten temat, o którym będziemy rozmawiali, prowadziłem 6 projektów dużych badawczych i niektóre bardzo duże, bo dotyczyły na przykład 2000 gimnazjalistów albo 600 nauczycieli. Ale z drugiej strony ja nie prowadzę tylko takich badań podstawowych, żeby zobaczyć, jak jest. Tylko zaczynam zawsze transportować wyniki badań z wyników na praktykę i też próbuję to wprowadzać albo samodzielnie, albo wraz z kimś. I to, co będę dzisiaj opowiadał, a właściwie nie tylko opowiadał, bo to nie będzie taka tylko wykład czy opowieść, ale to nie będzie też typowy warsztat. Ja się boję zawsze, jak mam półtorej godziny 30, tak, czy 90 minut, jak zaczyna się uaktywniać uczestników, to często wychodzi to tak, że byliśmy aktywni, ale nie wiadomo, co się wydarzyło, tak naprawdę. Więc krótko mówiąc, tu będzie trochę mniej aktywnie, ale nie w ogóle nie aktywnie. Już zaraz na początku będzie pierwsza rzecz, którą będziemy zaangażowani, ale będzie to trochę takie prowadzone przeze mnie, tak? Ja mam pełen ciąg rzeczy, które tutaj się nam wszystkim wydarzą. To będzie warsztat o wychowaniu. Ja się zajmuję wychowaniem w praktyce różnego rodzaju, bo też sam pracowałem i w ośrodku młodzieżowym wychowawczym resocjalizacyjnym i w dużym gimnazjum, ale też cały czas coś robię z młodzieżą, to wyjdzie w praniu gdzieś tam, będę opowiadał o różnych przykładach rzeczy w akcji za chwilę. Natomiast zajmowałem się przez wiele lat takimi tradycyjnymi problemami wychowawczymi, czyli jak sobie radzić, kiedy, nie wiem, ktoś broi w sposób tradycyjny w szkole, nie wiem, jest nieładnie się zachowuje, bije innych uczniów, albo na przykład, no nie wiem, jest arogancki, czy nieuprzejmy, czy nieprzyjemny. Natomiast od jakichś 6 lat, ponieważ duża część życia społecznego, taki truizm młodzieży, dzieje się online, no to też różne problemowe zachowania, ale nie tylko problemowe, pozytywne też, zaczynają być online. W związku z tym powstaje pytanie, no to jak chcemy dalej wychowywać, to nie możemy tego odciąć nożyczkami, tego kawałka online. I pytanie jest, czy mamy na to pomysł? Bo zobaczcie Państwo, bardzo dużo się mówi o nauczaniu za pomocą nowych technologii informacyjnych. Tak mówi się e-learning, mówi się na przykład podręcznik, tak, cyfrowy czy elektroniczny, mówi się szkoła cyfrowa. I gdzieś oczywiście pojawia się to wychowanie, ale ja mam wrażenie, że gdybyśmy postawili takiego człowieczka, który by jedna jego noga symbolizowała nauczanie w erze cyfrowej, a druga wychowanie, to on by miał jedną nogę taką spuchniętą, a drugą już raczej cieniuteńką, tak? I ta cieniuteńka to by była ta dotycząca wychowania. Nie mówię, że to jest w ogóle nieobecne. Chcę tylko powiedzieć, że mam wrażenie, że to jest za mało obecne, albo czasami nie ma na to w ogóle żadnego pomysłu. Teraz tak. Zorientujmy się szybko, kto jest na sali, bo ja powiem, komu się i do czego może ta sesja przydać. Czy są na sali tacy nauczyciele pracujący w pierwszym froncie z młodzieżą, tak, w klasie? Jest ktoś taki? Jest trochę takich osób. To Państwu może się to do tego przydać, że w drugiej części będzie dużo konkretnych pomysłów, które ja robiłem, jestem przekonany, że warto robić, wiem, że ktoś je robi, czyli będzie dużo takich konkretnych rozwiązań, które można stosować, które według mnie mają charakter wychowawczy i mają sens. Czy jest ktoś, kto jest nauczycielem nauczycieli, czyli uczy nauczycieli różnego rodzaju, metodycznie przygotowuje i tak dalej. Jest kilka takich osób. No to z kolei będzie okazja skonfrontowania swojego pomysłu z moim, tak? Czyli jak w ogóle się przygotowywać do tego, żeby wychowywać tej erze cyfrowej? Co my musimy umieć, żeby wychowywać takiego współczesnego nastolatka? Bo jest wiele osób, które mówią tak, on jest tak inny, on inaczej relacje buduje, on inaczej myśli, coś innego jest dla niego ważne, on inaczej podchodzi do pewnych norm, bo ten internet zmienia ten sposób postrzegania norm. Czyli jest, często takie spojrzenie jest radykalne i się mówi, nastąpiło takie cięcie socjalizacyjne. My byliśmy innym pokoleniem. Mówi się, wiele osób nawet jak tak ma się wypowiedzieć, to mówi, ta młodzież dzisiejsza, szczególnie nastolatkowie, to nie są tacy nastolatkowie jak ja byłem. O nie, ja byłem całkiem innym nastolatkiem. We wszystkim byłem inny. No to każde pokolenie, ktoś powie, tak mówi, ale wiele osób mówi, te technologie tak przyspieszyły, że to są tak inni nastolatkowie, że w ogóle musimy uważać. Właściwie to zapomnijmy o tym, że będziemy ich wychowywać. Jesteśmy na to za słabi, bo media są tak potężne, szczególnie nowe media, w które oni są tak zanurzeni, mówi się o zanurzeniu, że co my biedni możemy zrobić. No to zobaczcie Państwo, to są takie bardzo, mam nadzieję, ciekawe materiały, które nas będą prowadzić. Proszę, żeby każdy sobie wziął koniecznie jedną sztukę i za chwileczkę zaproponuję Państwu pewien rodzaj bardzo, mam nadzieję, ciekawej zabawy. Zwykle to jest ciekawe, to nie jest do końca zabawa.
Nie mogę do końca zdradzić, po co to jest, bo jakbym zdradził, po co to będziemy robić, tylko proszę zrobić, ale jakbym zdradził, to by nie wyszło to, co zaplanowałem i nie było to zbytniego sensu, więc proszę przyjąć, że wymyśliłem dobrze, tak? Proszę zobaczyć, macie Państwo przed sobą tabelkę na pierwszej stronie, a na górze takie hasło w ogóle Preńskiego. Dzisiejsi uczniowie nie są ludźmi, dla których został stworzony nasz system edukacyjny. Preński to jest taki socjolog, twórca gier, to jest twórca w ogóle tego hasła, cyfrowi tubylcy, tak? On mówi, my jesteśmy imigrantami, a ci tubylcy to są tak inni, że my po prostu nie dotrzemy do nich. Właściwie to oni nas nauczą, jak żyć, a nie my ich, nie mamy im nic do zaoferowania. No, krótko mówiąc, są na innej wyspie wręcz, tak? My sobie na swojej wyspie siedzimy, a ci cyfrowi tubylcy na drugiej wyspie i sobie nie pogadamy nawet specjalnie, a jak mamy siebie wychowywać, jak po prostu wszystko jest inne. No dobrze, no to czy wszystko jest inne? To zobaczcie Państwo, 2 lata temu, to są świeże badania, jak 2 lata temu, nie, to nie jest tak, że wszystko się tak strasznie zmienia. Zobaczcie Państwo, zbadaliśmy, jak widać w tej tabeli na górze, w główce, na pierwszej stronie, 2140 gimnazjalistów z całego kraju, losowo wybranych, z dużych miast, same trzecie klasy. To pomyślcie Państwo, każdy sobie 15-latka umie wyobrazić, ktoś go może ma w klasie, ktoś go w domu trzyma jako własne dziecko, tak? No to teraz każdy sobie pewnie widzi też 15-latków jako grupę, tak? No bo teraz zobaczcie Państwo, my pracujemy w szkole z grupami. Pracujemy oczywiście pojedynczo z jednym, ale gdzieś mamy pojęcie o pewnych zjawiskach, jak bardzo są powszechne, czy o pewnych postawach, czy o pewnych sposobach myślenia. No to zobaczcie Państwo, zbadaliśmy też 600 nauczycieli, nieco wcześniej, pół roku wcześniej, ale i jedni i drudzy dostali tą listę stwierdzeń. Widzicie Państwo, jest taka lista stwierdzeń. I jedni i drudzy dostali tą listę stwierdzeń, żeby powiedzieć tak albo nie. To są subiektywne stwierdzenia. My nie wiemy, czy ktoś, kto mówi na pierwsze stwierdzenie, które Państwo odczytujecie, potrafi stworzyć samą stronę internetową, czy on umie naprawdę. Ale pewnie ileś ma poczucie i napisze tak, umiem. To proszę spróbować oszacować pod znakiem zapytania uczniowie. Znak zapytania, ostatnia kolumna, znak zapytania uczniowie. To proszę wpisać na Państwa wyczucie, iluż to uczniów, procent, powiedziało, potrafię stworzyć stronę? Tak. I proszę pod znakiem zapytania nauczyciele napisać, ilu nauczycieli powiedziało, że potrafię to zrobić. I proszę zrobić najlepiej, jak umiemy. Tak jak my znamy młodzież, tak jak jesteśmy przekonani, że młodzież i nauczyciele odpowiadali, proszę te wszystkie 13 stwierdzeń sobie zapisać. Koniecznie proszę zapisać, bo będziemy to zaraz z czymś tutaj weryfikowali. Czyli proszę przeczytać 13 stwierdzeń i oznaczyć w wypadku każdego, ile procent nauczycieli pod znakiem zapytania i ile procent uczniów powiedziało twierdząco na każde z tych zdań. Proszę zobaczyć, jedne zdania są pozytywne. Znam się, potrafię, prowadzę stronę internetową albo blog, a niektóre z nich są negatywne, na przykład kiedy mam wolny dzień, praktycznie nie odchodzę od komputera, to się boimy, nie? Że ktoś taki jest, prawda, że się kompletnie wystrzelił ze świata takiego tradycyjnego. No iluż to tak jest, co tak mówią? No dobrze, nie truję, proszę zrobić. To jest właśnie poważne ćwiczenie, a tak przy okazji, jak już ktoś zrobi, będzie chciał odpocząć, to proszę się zastanowić, na jaki temat mówi ten młodzieniec. O czym on opowiada, ale to w wolnej chwili, tak? To jest kawałek wywiadu, tak, w TVN24, gdzie ten młody człowiek opowiadał, jak to mu się, prawda, pięknie żyje. No pewnie, ale o jakich? Proszę pomyśleć, tak? Pewnie może to być gra. Ktoś inny może mieć inny pomysł. Zaraz zobaczymy. To jest ciekawe, nie? Znamy młodzież, zobaczymy, jak będziemy blisko, a jak będziemy daleko, tak? Bo jak ktoś będzie, wiecie Państwo, jak 15% odpowiedziało, a my powiemy, że 10, to jest blisko. Ale jak na przykład 90% jakoś odpowiedziało, a my powiemy, że 10, to znaczy, że nie jest blisko. No ale to jest po coś. No zobaczymy. Jasne. Zobaczymy. Piętnastolatkowie, przypomnę, to gimnazjaliści z najstarszej klasy, tak? Piętnastolatkowie. Nie z dużych miast, z różnych miast, naprawdę losowa próba, reprezentatywna. Były z całego kraju losowane klasy, terytorialnie zróżnicowane i tak dalej, i tak dalej. No to zobaczymy. Ja powiem Państwu tak, jak ja mogę już tak trochę, jak będę gadał, mam nadzieję, że nie przeszkadzam bardzo. Nim zrobiłem te badania, to ja bym nigdy nie zgadł wyników, tak? Sam. Czyli mi się po 6 latach, chcę powiedzieć, bardzo dużo zmieniło. To znaczy ja przystępując 6 lat temu do różnych badań młodzieży, i to nie tylko takich ankietowych, ale też wywiadów i tak dalej, miałem całkiem inną wizję sytuacji niż mam teraz na temat tego, co warto, jaka ta młodzież jest i tak dalej. Szczerze? Ja mam wrażenie, że 5 lat temu miałem bardziej wymyślonych młodych ludzi, a teraz mam bardziej urealnionych, ale to każdy zobaczy
u siebie za chwilę. Nie, to jest tylko no, taki pretekst. A ten, co jest knajtem, to on pani powiedział, że on mówi o grze komputerowej. Ktoś ma jakiś inny pomysł, o czym on mówi? O czym on mówi? Padała jednak propozycja, że on o grze mówi. O grze. O jakiej? No jasne. Konkretnie ci, którzy grają, wiedzą, powiem Państwu tak, jak jest czasami są młodzi ludzie, którzy grają, to od razu wiedzą, że to jest o Tibi. To jest o takiej grze online, gdzie każdy, prawda, siedzi przed swoim komputerem i w jednym świecie grają w różne rzeczy. Ale zobaczcie Państwo, to wie każdy. Wiecie Państwo, to jest trochę taka podpucha, taki pretekst. Bo my ogólnie wiemy, na przykład jakbym powiedział, młodzież gra w gry, albo młodzież ma swój profil na portalu społecznościowym, to wszyscy, no każdy to wie, to oczywista oczywistość. Ale jak zaczynamy pytać o szczegóły, na przykład bym zaczął pytać, no bo nikt tej nazwy nie podał, Tibia, no ale jakbym zaczął pytać, jesteśmy profesjonalistami, pedagogami, różnie tam w różnych miejscach ulokowani, jakbym zaczął pytać na przykład tak, no to jakbym się dowiedział, że mój uczeń to robi, to mam bić na alarm i mam jego mamę powiadomić, czy mam powiedzieć, dobrze, że to robisz, bo to fajna rozrywka. To byśmy zaczęli mówić, no nie wiem tak do końca, nie? Ogólnie wiem, że gra, ale ja wiem, co się tam dzieje, dobrze, źle, może różnie to bywa, tak? Więc ja chcę powiedzieć, że wszyscy na tej sali, ja też, bez żadnych badań, bez tego, co tu będziemy robić, ogólnie coś tam wiedzą, że młodzi ludzie korzystają z internetu. Tak? Niektórzy mówią, są różne zagrożenia, ale jakbyśmy zaczęli mówić, a zaraz zaczniemy mówić, ile tak naprawdę tych zagrożeń jest. Bo zobaczcie Państwo, zostawmy na moment internet. O różnych zagrożeniach w szkole takich wychowawczych się mówi czasami w sposób kompletnie nieadekwatny. Podam Państwu przykład. Jak były modne dopalacze, tak? To wszystkie badania porządnie prowadzone pokazywały, chociaż o nich się mało mówiło, bo były mało medialne, że właściwie kilka procent młodych ludzi zaeksperymentowało z dopalaczami. Znacznie więcej po nagłośnieniu sprawy w telewizji, tak? Jak się zaczęło walczyć, tak? Natomiast, co jest ciekawe, jak w czasie, jak się o tym mówiło, pytałem zaprzyjaźnionych nauczycieli, na przykład u siebie w Łodzi, ilu ich zdaniem gimnazjalistów u nich w klasie, tak na wyczucie, jak sądzą, bo nie złapali nikogo za rękę, ilu zaeksperymentowało, to ponieważ się o tym głośno mówiło, medialnie i tak dalej, to tam padały na przykład od ludzi takie hasła, a jak to ile, 70%. Prawie każdy. Czyli ludzie jakby, bardzo często jest tak, że są różne mody na różne tematy. To może to też jest moda, to wychowywanie, czy te zagrożenia związane z internetem. Może to jest dużo mniej, a na przykład bije się pianę. Nie wiem, nie? Zaraz spróbuję, bo to jest ta sesja, żebyśmy się spróbowali przyjrzeć. No dobrze, no to tak szybciutko wyświetlam pojedyncze stwierdzenia, jak się sprawdzamy. Ja tylko tak, niektóre osoby będę pytał, to chyba nie jest żadna tajemnica, ile pan procent napisał, że tych gimnazjalistów zadeklarowało, nie wiemy czy umie, ale zadeklarowało, że umie zrobić stronę? 70%, pamiętajmy, ktoś dał dużo mniej, jest ktoś na 30, 5%, ktoś dał więcej niż 70? Patrzcie Państwo, ci sami 15-latkowie od 5% poprzez do 70%. Czy jest różnica? Bardzo duża, tak? Ja zapytam tak, kto na sali ma poczucie, że umie samemu zrobić taką stronę? Trochę nas jest, zobaczcie Państwo, trochę na stronę, tak? Trochę nas jest. Coś ważnego, no pewnie wiadomo, jesteśmy specyficzną grupą, ale coś Państwu chcę powiedzieć o tym, to jest subiektywne. Może nie umieją, jakbyśmy sprawdzili, ale i nauczyciele, i uczniowie odpowiadali subiektywnie. Zaraz pokażę wszystkie wyniki, ale pytanie, ile Pani dała na nauczycieli? Ile nauczycieli napisało, że umie? Ile nauczycieli? Ile procent? 5% nauczycieli. Ilu deklarowało? 10. Okej. Okay. To jakbyśmy przyjęli skrajną wersję, to często się zdarza, Państwo jesteście wcale nie taką typową grupą, ale często bardzo, jak jest to grupa taka mieszana bardzo, nie ludzie interesujący się technologiami, to bardzo często jest tak, że mówią 90% czy 70% czy 80% uczniowie, 5% nauczyciele. Czyli co mówią? Jest bardzo duża, mówią, przepaść i to taka generalna, bo jak ktoś mówi 70%, 80%, 90%, to co mówi? Większość z nich jest bardzo kompetentna z tych młodych ludzi. Jeśli jednocześnie w mojej głowie jest coś takiego, że większość nas, czyli nauczycieli, jest słaba, to proszę zobaczyć, jak ja mam w ogóle się zbliżać z jakimiś tematami wychowania, jak ja mam poczucie, że różnica kompetencyjna jest tak duża, że w ogóle, no gdzie ja w ogóle tu, z czym, do ludzi, tak? To może być w głowie, to może być problem, jak jest naprawdę, zobaczymy. Ale proszę zobaczyć, jaka to może być przeszkoda, żeby w ogóle coś w praktyce zrobić. Ktoś mówi, wychowuj tą młodzież cyfrową, a ktoś powie, jak ja mam wychowywać tą młodzież cyfrową, jak tam wszyscy biegli, a ja tam 5 przez 10 potrafię, to jak ja mam się za to w ogóle zabierać? Czyli to jest dość ważne, jak na to odpowiadamy. Patrzcie Państwo niżej. Następne stwierdzenie brzmi następująco. Jest subiektywne to, że znam się. Pewnie, jakbyśmy sprawdzili, może się nie zna. To bardziej mówi o ważności. Jak ja mówię, znam się lepiej niż znajomi, to ja mówię, to jest dla mnie ważne. Moi znajomi znają się gorzej, a ja się znam lepiej. Dziś nikt tego nie sprawdza, nie? Nie robi testu jednemu i drugiemu. No to ile pan napisał, że tak powiedziało ludzi, że znam się, ilu tych 15-latków, że znam się lepiej niż większość znajomych?
No i jeszcze nie napisałem. Ale jakaś pomysł na gorąco? Na wyczucie? Zapytałam na drugi, tak? Tak, ile na dwójkę powiedziało młodziaków, tych 15-latków? 30. Ktoś da więcej? 50. 60. Ile? 90. Zobaczcie Państwo, to jest znowu ciekawe. Mamy tą samą w gruncie rzeczy młodzież, 15-letnią, każdy ma jakieś pojęcie, a bardzo się różnimy w wyczuciu. To są ciekawe pytania, bo zobaczcie Państwo, tam będą pytania o stronę czy bloga, będziemy trochę zgadywać, ale nawet taką prostą rzecz bym zapytał. A my się pytamy o to w ogóle młodych ludzi, czy prowadzą? Ktoś powie, ja się pytam. A ja powiem, że większość osób się nie pyta, nawet tego nie wie. A to już jest podstawa. Znać wychowanka to nie tylko w wychowaniu w erze cyfrowej, ale w ogóle w wychowaniu, żeby wiedzieć, co jest w ogóle grane, żeby kogokolwiek wychować. No dobrze, to idziemy dalej. Uważam się za eksperta, może nie jest żadnym ekspertem, może to jest śmieszne, ale uważam się za eksperta, no to już w ogóle, nie? No czuję się za eksperta w tańcu, no to jestem pięknym tancerzem. To ilu się uważa za eksperta, jeśli chodzi o używanie komputera? Ilu pani napisała tych dzieciaków? 10%? Tylko 10 się uważa. Ktoś da więcej? 30. 65, 10, 65, 30, okej, okay. 90, brawo, kto da więcej? Nikt, dobra. Ilu nauczycieli się uważa za ekspertów? Byli z różnych przedmiotów, ilu? 10, 5, czyli dziura jest niesamowita. No dobrze, szybciutko biegnę dalej, bo jest dużo rzeczy do wykonania. Umieszczam w sieci swoją twórczość. Patrzcie Państwo, najprostsza rzecz, uwaga, czym się różnią tradycyjne media od nowych? Tradycyjne media dają możliwość bycia nadawcą, tak? Znaczy nie dawały możliwości. W tradycyjnych mediach byłem tylko odbiorcą, czyli oglądałem telewizor, mogłem przerzucić kanał, ale po drugiej stronie okienka, żeby się znaleźć, to by mnie musieli do Teleranka przyjąć, prawda? To było niemożliwe. Natomiast w tej chwili to jest bardzo łatwe, bardzo tanie. Można, nie wiem, posiadając bardzo tani sprzęt, za chwilę, no nie wiem, prowadzić bardzo mocno oglądanego bloga, na przykład będąc nastolatkiem, który 30 tysięcy ludzi ogląda miesięcznie. Rzeczywiście to jest różnica. 20 lat temu, żeby go 30 tysięcy ludzi oglądnęło, nie wiem, jak miałby to zrobić. Małe miał szanse na to. W tej chwili może to z łatwością zrobić. Ale nie musi tego robić, bo zobaczcie Państwo, czy można korzystać z internetu, nic tam nie umieszczając? Oczywiście. Można w ogóle nie być żadnym twórcą, można być tylko odbiorcą, więc pewnie nie każdy korzysta z tej okazji. To ileż to procent, to pytanie trochę tak sformułowaliśmy dziwnie. Ja bym je teraz inaczej sformułował, bo to może się na to łapać nawet profil, tak, w portalu społecznościowym, ale tak było sformułowane trudno. Mam sam do niego pewien zarzut w tej chwili, ale zawsze coś, trzeba mieć do siebie jakiś metodologiczny zarzut. Moje pytanie. Ilu na tak sformułowane powiedziało, że to robi? Dzieciaków? 60. Nauczyciele jacyś? Ilu? 10. Czyli jeden. O, to w ogóle 68 punktów procentowych różnicy, tak? Ostatnie pozytywne stwierdzenie, proszę zobaczyć. Prowadzenie strony albo bloga. To większa robota. Kto korzysta z tej większej roboty? Kto prowadzi bloga? Nie będziemy pytać o adres. Kto prowadzi bloga? Kto z Państwa, z osób na sali, kto prowadzi? Wyżej możemy? Jest parę osób. Okej. Okay. To pewnie iluś załóżmy, że jesteśmy wszyscy, co podnieśli ręce, nauczycielami, no paru mamy. A ilu tak w populacji tych nauczycieli, co zbadaliśmy, powiedziało, prowadzę stronę albo bloga? 5, 10. No dobra, ale mało, nie? Nikt nie daje powyżej 10%. No to ilu uczniów? 180 prowadziło, że prowadzi stronę albo blog. To też jest niejasne. Okej. Dobra. Proszę Państwa, skoro wychowanie, to się często mówi o ryzyku w internecie. Proszę posłuchać. Często się mówi o ryzyku w internecie, to proszę zobaczyć niżej. Musimy gnać, bo jest dużo naprawdę rzeczy. Mam nadzieję, że to jest spójne. Zobaczycie Państwo. Często się mówi o ryzyku. No najczęściej się mówi internet, oprócz pozytywnych rzeczy, jako pozytywną się najczęściej wymienia tą jedną, że tam wiedza dostępna i tak dalej. Ale mówi się, przynosi sporo zagrożeń. No to teraz tak troszkę pytamy o te zagrożenia. No jedno z zagrożeń, tak delikatnie najpierw pytamy, proszę zobaczyć, zauważam, że spędzam coraz więcej czasu. Czyli tu jest ryzyko, że wymyka mi się spod kontroli, tak, że coraz dłużej i dłużej i wciąga mnie. No to pewnie jakiś procent tych 15-latków powiedział, no tak, tak zauważam, że coraz więcej mi się przesiaduje coraz dłużej. Iluż to powiedziało tak? 30 tak powiedziało. Niech każdy sobie zestawi za chwilę z wynikami. Tak naprawdę nie będziemy nikogo egzaminować, ile miał, a ile mu wyszło, ale powiem tak, już teraz coś zdradzę. Jak ktoś zauważy, że w wielu miejscach, na przykład w 10, tak konkretnie się rozminął,
no to warto zrewidować swój pogląd na ten temat, co się dzieje, bo to jest podstawowy punkt wyjścia, jak chcemy kogoś takiego wychowywać w dzisiejszych czasach, to odpowiedź na pytanie, kto to jest. Oczywiście to jest pewna statystyczna wizja, ale bardzo ważna i bardzo istotna. No dobra, iluś nauczycieli, są jacyś nauczyciele, co zauważają, że coraz dłużej wiszą przed komputerem, a to będzie ilu na stu? 80. Okej, dobra. No to teraz, tak, o, to taki stereotyp. Nudzę się, jak przez jeden dzień nie mam dostępu do internetu. To ilu? 5% tylko. Uczniów. Ilu się nudzi? Z 80, pamiętajmy to 80. Czyli 8 na 10 się nudzi. Jacyś nauczyciele bez internetu jeden dzień się nudzą, czy mają coś lepszego do roboty? 5%, dobra. Kiedy mam wolny dzień, praktycznie nie odchodzę od komputera. Ilu to tak młodych ludzi powie, no tak, owszem, jak mam wolny dzień, to praktycznie nie odchodzę. 90, okej. Okay. 20, 90, 20. Zwróćcie też Państwo na to uwagę, jak wszyscy się na tym znamy, a jak jesteśmy w tym pomieszani wszyscy, tak? Ja też powiem tak. Ja sobie sam odpowiedziałem na pytanie, jak ja bym odpowiadał przed wykonaniem badań, żeby to było jasne. To nie są jedyne badania, które wykonaliśmy. Myśmy też zrobili 100 wywiadów z młodzieżą, gdzie komputer był odpalony i pokazywał nam, co umie zrobić, czy coś robi. Prowadziliśmy też badania takie, w których prowadziliśmy wywiady z młodzieżą bardzo specyficzną, bo młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niepełnosprawną intelektualnie. Prowadziliśmy wywiady z nauczycielami, też porównywaliśmy z innymi. To nie jest tak, że my jakieś jedno dziwne badanie zrobiliśmy na jego podstawie, ja jakieś takie straszne wnioski tu wyciągam, że to też było jasne, bo zawsze ktoś może powiedzieć, może to jest jakieś zepsute badanie, tak, czy coś w tym stylu. No dobra, idziemy dalej. No to teraz popatrzcie Państwo, lepiej, żeby nikt nie wiedział, co robię w internecie. Ilu tak powiedziało, lepiej, żeby nikt nie wiedział? Na razie dzieciaków, 15 lat, tak. 30, 20, 10? 5. Okej. Okay. Czy są jacyś nauczyciele, co się powiedzieli tak? Ilu? No ale co robią? Nie wiadomo, tak? Okej, okay. Dobra. To moje, tak? Czy jest jeszcze ten materiał do otrzymania? Jest, bardzo proszę, jasne. Proszę Państwa, pomijmy to następne, bo to statystycznie musiało się tu pojawić, przejdźmy do tych nocy. Oczywiście subiektywne, co to jest często, ale jak pytamy kogoś, żeby subiektywnie powiedział, czy często zarywa noce, żeby korzystać z internetu, to nasi trzecioklasiści w jakim stopniu często zarywają noce, swoim zdaniem? 70% powiedziało, często zarywam. Pamiętajmy to 70. A są nauczyciele, co tak zarwą nockę przy internecie? Ilu? 50. Dobra. Uwaga, już prawie ostatnie. To jest słynne hasło. Ja dzisiaj słyszałem na sesji rano, że ktoś mówił wirtualny świat. Się mówi, młodzież, to jest ryzyko. Uciekają nam z realu do wirtualu, tam się czują bezpiecznie, prawda, sala samobójców i tak. No właśnie. No to iluż to mówi, czuje się lepiej, wprost mówią, czuje się lepiej w wirtualnym niż w realnym. Pytanie wprost i odpowiedź wprost. Ilu mówi tak? 70 się czuje lepiej. 10, 20, dobra. Każdy zobaczy, co było. Jak się w jednym pomylimy, to nic. A jak się mocno pomylimy w 13, to czas. Nie słabo, ale to znaczy, że dobrze, że to robimy. Bo jest się nad czym zastanawiać. Gorzej, jakbyśmy potwierdzili tylko, że wszystko wiemy, tak? Dobra. Są jacyś nauczyciele, co w tym wirtualu lepiej się czują niż w realu? 10%. Aż tylu? Ostatnie, ciekawe zdanie. Oj, bardzo interesujące. Wśród moich, są różne zainteresowania, a wśród moich zainteresowań internet jest na pierwszym miejscu. 5% uczniów? 25. Ile procent uczniów? 70. 90. Dobra. Okej. Okay. Nauczyciele jacyś mają internet na samym szczycie? Nie. Dobra. Okej. Okay. Proszę Państwa, to nie jest zgadywanka. Po co ja to zrobiłem? Bo coś bardzo ważnego. Ja za chwilę tego nie omówię tak tylko, zobaczymy, czy dobrze zgadliśmy. Tylko ja za momencik, szybciutko i sprawnie, pokażę Państwu wyniki, ale mocno je omówię i co z nich wynika, jednocześnie odwołując się do różnych ciekawych wyników badań i jednocześnie już robiąc wstęp do tych pomysłów wychowawczych, które będą w drugiej części. Ale żebym mogła spokojnie czytać, to proszę powiedzieć o reprezentatywności próby. To byli wszyscy, to jest próbka reprezentatywna dla wszystkich nauczycieli? Czy to jest próbka reprezentatywna nauczycieli z dwóch województw, nie tylko z gimnazjum, wszystkich typów szkół, tak. Ona, ja powiedziałbym tak, ona jest duża, ona jest zróżnicowana, ona nie była w pełni losowana, uczniów jest w pełni losowana. Natomiast jak patrzyłem to tam na strukturę, to ta struktura była okej, okay, tak? Była mocno zróżnicowana i tak dalej. Tylko w miastach, ale
Nie tylko z miasta. Nauczyciele z dużych miast, małych i tak dalej. Czyli to jest dobra próba, ale no umówmy się, jak mówimy o poważnej metodologii badań, oni nie byli losowani tak w pełni, natomiast są różnych typów szkół, różnych poziomów nauczania i tak dalej. Czyli no wierzę tej próbie, no nie generalnie. Nie tak, żebym głowę chce nauczyć, ale wierzę, tak? No dobra, no to idziemy dalej. No to zobaczcie Państwo, to teraz wyniki i niech każdy zobaczy, jak tam mu poszło. Na razie z tych pozytywnych rzeczy. No to dobra, patrzcie Państwo, jak uczniowie są skromni. 46% mówi, że potrafi stworzyć stronę. A co to za problem się poprzechwalać w anonimowej ankiecie? To popatrzcie Państwo, to jak wielu z nas, bo tutaj tak nie było, ale w przeciętnej radzie, na przykład jak to czasami pokazuje, zdarza mi się, pedagogicznej, to bardzo wiele osób na to pytanie mówi, a z 90% umie zrobić stronę, przecież każdy jeden z nich potrafi, tak? A patrzcie Państwo, jak wielu z nas ich przecenia maksymalnie, tych uczniów, tak? Ale to nie jest po nic, że ich przeceniamy. Jeżeli my ich przeceniamy, a nauczycieli nie ma jednak 5%, tak? Tylko mimo, że próba zróżnicowana, to co czwarty mówi, że umie? Owszem, jedni i drudzy deklarują, czyli no ktoś może kłamać, tak? Ale jedni i drudzy tak samo odpowiadają na tylko deklaracje, a nie sprawdzamy ich wiedzy. Ale uważajcie Państwo, co dziura jest trochę mniejsza niż się wielu osobom wydawało, tak? Bo jak ktoś ma 10 do 10, to mówił, ta dziura jest tak duża i głęboka, to jest wielki kanion, nie? My po jednej stronie, oni po drugiej. To jest naprawdę poważny problem. Ja na przykład znam wielu nauczycieli, którym można opowiadać na przykład o tym, żeby coś zrobili wychowawczo, czy coś wspólnie z uczniami za pomocą nowych mediów, a oni mówią, ja za pomocą nowych mediów? Jak oni umieją cuda. A ja chcę Państwu powiedzieć, jak robiliśmy wywiady, siedział nastolatek, ten, co tak ma wszystko umieć. To on, na przykład my mówimy, masz profil na Facebooku, mam. Umiesz tak ustawić, żeby ktoś na przykład nie widział, tylko twoi znajomi widzieli jakiś post, który powiesiłeś? No nie umiem, tak? Wielu rzeczy nie potrafią. Mówimy, o dobra, jest gadu-gadu, korzystasz. No dobra, umiesz zablokować, jakby ktoś do ciebie coś pisał, żeby z danego tam, żeby był zablokowany numer? Bardzo wielu, nie mam pojęcia w ogóle, że jest taka funkcjonalność, tak? Ja nie mówię, że nie ma biegłych bardzo młodych ludzi, tylko zobaczcie Państwo, jest różnica. Czy my mamy biegłych internetowo jakąś elitę, czy my zakładamy, że współczesny nastolatek to jest w ogóle spec jakiś, tak? Który po prostu potrafi robić wszystko i tak dalej. Jak założymy, że on jest totalnym specem, a potem założymy, że my jeszcze globalnie jesteśmy totalnymi lamerami, nic nie potrafimy i tak dalej, to nagle się może okazać, że w ogóle nawet nie spróbujemy zrobić pierwszego kroku bez względu na wszystkie mądrości na ten temat, tak? Ja nie mówię o nauczycielu informatyki, a teraz mówię o nauczycielu czegokolwiek, tak? Czy wychowawcy z placówki, czy kimkolwiek innym. Znam się na komputerze lepiej niż większość znajomych. To jest na poziomie błędu statystycznego, tak? Właściwie 1/3 nauczycieli mówi, znam się lepiej niż większość znajomych i 1/3 uczniów. Czyli jak ktoś ma dużą dziurę sobie znowu zbudował, no to nie ma dużej dziury, tak? Czyli subiektywnie jest tyleż samo. Patrzcie Państwo, jak mało jest tych ekspertów. Nie? Nie ma 70%, jak tu czasami padało, czy 80%. Czyli my mówimy, każdy z nich jest ekspertem, a my go pytamy, ty jesteś ekspertem? Nie, ja nie jestem ekspertem. Czyli on subiektywnie oczywiście się porównuje do innych, do swojego środowiska, my do swojego. Ale zobaczcie Państwo znowu, jaka to jest rozbieżność. Ja sobie uzmysłowiłem, nie chcę Państwu wmawiać, czy Państwo sobie troszkę, czy niektórzy sobie to uzmysłowili. Ja oglądając te wyniki, nie tylko te, sobie uzmysłowiłem, że my w dużym stopniu młodzież w internecie mamy wymyśloną. Wszystko o tym wiemy, gdzieś tam na poziomie bardzo generalnym i na podstawie tych założeń, a priori, nie przyglądając się i w ogóle nie rozmawiając i nie robiąc żadnego wglądu, działamy w związku z tym, tak? Umieszczam w sieci, o, tu jest pierwsza prawdziwa różnica. Patrzcie Państwo, 30, w Stanach Zjednoczonych jest 40, tu jest w Stanach też trochę więcej, o 10 punktów procentowych, tu są pierwsze prawdziwe różnice. Czyli znacznie rzadziej my, jako edukatorzy, nauczyciele, a znacznie rzadziej niż uczniowie jesteśmy twórcami w sieci. A ktoś powie, no i co z tego? A to jest ważne, jak będę mówił o praktyce w drugiej części naszego spotkania. Bardzo. Zobaczcie Państwo. Niejaka Amanda Lennart w takim badaniu Pew American Internet Studies zrobiła takie badanie. Proszę posłuchać, bo one są super ciekawe, moim zdaniem bardzo znaczące dla nas wszystkich. Dała 5 pytań na aktywność w sieci. Czy prowadzisz swoją stronę, czy prowadzisz stronę dla szkoły, czy innej organizacji, czy prowadzisz bloga, czy jesteś moderatorem na forum. Krótko mówiąc, pytała, czy jesteś twórcą, czyli ty jesteś tym aktywistą, nazwijmy to, w sieci. I jak ktoś odpowiadał na kilka z tych pytań twierdzącą, to ona mówiła, to ten, choć robi te 3 rzeczy, to on jest tym twórcą. I nazwała go content creator, twórca treści. I ona tego kreatora wyciągała. I mówiła, wrzucam go do tego worka. Czyli kreatorów, czyli tych w sieci, co są aktywnymi twórcami, wrzuciła do jednego wora. A do drugiego wora wrzuciła
całą resztę, która korzysta z internetu, ale nie jest kreatorami, tylko jest odbiorcami, jest bierna w tej sieci, nie tworzy, nie robi i tak dalej. I powiedziała, no to teraz ja was porównam. Zobaczę, czy ci kreatorzy w tym tak zwanym realu, to nas interesuje dzisiaj na sesji wychowawczej, żyją inaczej niż ci, co nie są kreatorami. Krótko mówiąc, jak jesteś kreatorem, to siedzisz nie wiadomo ile w tym internecie. No to pewnie tracisz kontakt z realem. Może sportu nie uprawiasz, może z kolegami się nie spotykasz, no bo ciągle siedzisz i robisz stronę, nie? No to ona to zbadała. I co się okazało? Inaczej niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Po pierwsze, sport uprawiali tak samo często i ci kreatorzy, i nie kreatorzy. Czyli nie było różnic, że kreatorzy na przykład siedzieli tylko, jedli hamburgera i robili stronę. Tak samo często. Pewnie w jednej grupie i w drugiej trochę nie uprawiało, ale średnio było tak samo. Ten sam odsetek. Struktura była ta sama. Po drugie, jeśli chodzi o kontakty z kolegami, ile godzin dziennie tam spędzasz z kolegą bezpośrednio, chodząc gdzieś do kawiarni, grając w piłkę, nie było różnic, ale była jedna różnica na korzyść kreatorów. Jaka? Ano taka, że kreatorzy na przykład znacznie częściej uczestniczyli w tradycyjnych kołach zainteresowań, tam gdzie się nie siedzi przed komputerem, tylko nie wiem, w kółku teatralnym działa i tak dalej. Czyli nagle się okazało, że oni i w sieci byli kreatorami, i twórczymi dzieciakami, konstruktywnymi, zaangażowanymi w różne aktywności tradycyjne. A wiecie Państwo, jaka to jest dla nas informacja? Podstawowe pytanie, które sobie często rodzice, nauczyciele zadają, jest takie, jak długo młody człowiek siedzi w sieci? A drugie pytanie, co on tam robi, jest już dużo rzadziej zadawane, albo wielu ludzi nie umie udzielić na nie odpowiedzi. Ja robiłem wywiady ze sprawcami agresji w sieci, gdzie ktoś mówi, 2 godziny chodzę po fotce, jak ktoś jest brzydki, to mu pisze, że jest brzydki. To nie jest równe 2 godzinom kogoś, kto prowadzi forum na przykład dotyczące, nie wiem, tuningu samochodowego, gdzie nie wiem, moderuje, robi różne rzeczy i tak dalej. Ten i ten siedzi 2 godziny. Ale to nie są równe 2 godziny. A to jest ważne pytanie, bo zobaczcie Państwo, moje pytanie brzmi, już teraz je tak trochę wrzucam. Na ile my bierzemy z tego wniosek i na ile młodzi ludzie w naszych na przykład klasach, ale nie na informatyce, gdzie robią prezentację na zaliczenie, tylko na ile w klasie z biologii oni są twórcami. Pytają nas, czy chcą być twórcami te 30%? Nie pytają nas. Są bez pytania. W szkole kreacja treści może być głupia, nie? Bo mogę przed WF-em w szatni nagrać kolegę i ktoś mówi, lepiej nie kreuj, nie? Ale może kreacja może być pozytywna. Jak będę pokazywał pomysły wychowawcze w drugiej części, to proszę pamiętać to, o czym przed chwilą powiedziałem. No to teraz zobaczmy zagrożenia, bo się mówi, no są zagrożenia. Ja wiem, że są, bo ja je badam od 6 lat bardzo intensywnie. Ale zobaczmy, jak wyglądają okiem uczniów i okiem nauczycieli. Zauważam, że spędzam coraz więcej czasu, no trochę takich uczniów jest, a nauczyciele no bardzo dzielnie ich gonią, trzeba przyznać, prawda? Że jest tylko 15% różnicy, czyli nie ma tu jakiejś specjalnej, prawda, sytuacji ciężkiej, czyli no warto rzucić na to okiem. Tak przy okazji, wszystkie badania pokazują, no bo wiecie Państwo, pewnie każdy zna jakiegoś nastolatka, co to, prawda, umarł przed ekranem albo siedzi, wypaczył oczy, ale pytanie moje brzmi tak, jak się robi solidne badania z dobrymi narzędziami, takie na uzależnienie od internetu wśród nastolatków, ale takie solidne, gdzie się przyjmuje porządne kryteria, że ktoś uzależniony zaczyna mieć kłopoty, zawalać inne rzeczy, zaczyna tracić kontrolę, nie może innymi. To w Europie, jak się takie robi naprawdę porządne, to ilość to może dotyczyć nastolatków uzależnienia? Jakie odsetka? 1,5 do 2%, zależnie od kraju. W Polsce 1, chyba 7, jak robiła Fundacja Dzieci Niczyje, a te 10 to są tacy z pogranicza, co możemy mówić, że istnieje jakieś zagrożenie. Natomiast poważne kryteria tylu. Natomiast znowu powszechne przekonanie wielu wychowawców, ilu jest uzależnionych internetu. To ktoś powie, a ilu jest nieuzależnionych? Wszyscy są uzależnieni, nie? No, a przeciętny polski nastolatek według 3 różnych badań używa, trochę były różnice między tymi badaniami, ale wcale nie duże, maksymalnie od 2 do 3 godzin. A ja podejrzewam, że wiele osób na sali siedziało przed telewizorem, jak było nastolatkami, 2 godziny dziennie spokojnie. Tak? Jak nie więcej, tak? Czyli prawda jest taka, że mamy często wizję, 70% używa od 2 do 3 godzin, tak? Więc pomyślmy, czy taki, tak ładne słowo, paradygmat, czy taki paradygmat strachu, że my mamy, wychowując młodzież, skupić się na ryzykach, jest sensowny, skoro ryzyka dotyczą mniejszości. Ja nie mówię, że należy je ignorować, ale czy pomysł na wychowanie jest taki, już tak trochę podpuszczam, że będę wchodził, na przykład robił lekcję wychowawczą ze znawcą i znawca będzie mówił, będzie wyświetlał w PowerPoincie, jakie są ryzyka i będzie mówił, przestrzegam was przed tymi sprawami, czy może lepsze są pomysły wychowawcze? Jakie? Zaraz zobaczymy. Ja też nie jestem najmądrzejszy na świecie, bo sam to ciągle produkuję, tak? Więc jestem ciekawy zdania, chociaż szczerze, jak jest 1,5 godziny, to bardziej pokażę, co przyniosłem, tak? Niż specjalnie pogadamy, ale idziemy dalej.
Patrzcie Państwo niżej. Nudzę się jak przez jeden dzień. To wielu się nudzi, ale to nie jest 100% czy 90%. 40% to dużo, ja uważam, że dużo. 8% nauczycieli, czyli to znowu jest trochę cyfrowców, nie? Którzy tam, prawda, odciąć go od sieci. Niżej, o ciekawe, kiedy mam wolny dzień, nie odchodzę od komputera. Muszę się nad tym zatrzymać. Wielu mówi, to niewiarygodne. To jest bardzo dużo, jak ktoś siedzi, jedna piąta, ale coś Państwu powiem. Zobaczcie Państwo w ogóle, jakie są mity na temat młodzieży. Słyszeliście Państwo takie hasło, jak ktoś narzekał? Młodzież w dzisiejszych czasach to się non-stop wszędzie włóczy. Włóczy się po knajpach, po centrach handlowych i tak dalej. Jest taki mit? Tak się mówi? Że młodzież się włóczy? Mówi się. A jednocześnie się mówi, że ciągle siedzi w domu przed komputerem. To włóczy się czy siedzi? Nie? To jaka jest prawdziwa wizja, no nie? Czy to? Jedni się włóczą, a ci, co się nie włóczą, to siedzą, nie? Albo ci sami, co się włóczyli, wracają i siedzą. Ja pewnie ktoś się włóczy, pewnie ktoś siedzi, ale wiecie Państwo, że dla nas, jako dla pedagogów, jest chyba różnica, czy się włóczy jeden na 20, czy się włóczy każdy, czy częściej niż każdy nawet, tak? Nie wiadomo, prawda? No, a często mówię, wizja jest całkiem inna. No dobra, patrzcie Państwo, mam sporo tajemnic. To, że 1/3 mówi, że ma sporo tajemnic, to nie znaczy, że tam robi straszne rzeczy. Może po prostu z dziewczyną rozmawia i nie chce, żeby ktoś czytał te rozmowy, więc to... Sporo tajemnic nie znaczy ekstremalne historie. No proszę też zobaczyć, co 20 nauczyciel. Ale dowiedzieć się, co robi co 20 nauczyciel, nie wiadomo, nie? Ja wiem tylko ogólnie, że lepiej, żeby nikt nie wiedział, tak? Ale nie wiem co, tak? W ogóle chcę Państwu powiedzieć, że to jest taki mit o tej młodzieży bezbronnej i my przychodzimy jako mądrzy i ich uczymy. To do dzieci może się odnosi. Ale jak kiedyś dwóch badaczy, Pachin i Hinduja, takich Amerykanów, zrobiło badanie nie ankietowe, tylko eksperymentalne i na MySpace, takim serwisie podobnym do YouTube, wylosowało 1000 profili dorosłych i 1000 profili dzieciaków i sprawdziło ustawienia prywatności, czyli podaje numer telefonu, adres i tak dalej, to się okazało, że częściej te dane prywatne pokazywali dorośli ludzie niż dzieciaki. Czyli statystycznie częściej bezpiecznie się zachowywali w sieci nastolatkowie, tak? Więc to nie znaczy, że żaden nastolatek nic nie zrobi, ale mówienie, że nastolatek jest bezbronny w sieci, ja rozmawiałem z wieloma ofiarami agresji elektronicznej i wielu było super kompetentnych, żeby bez żadnych dorosłych załatwić temat, bez żadnego dzwonienia, zgłaszania komuś i tak dalej, sami sobie potrafili z tym poradzić, blokując szybko sprawcę i tak dalej. Dojdę do tego, bo trochę będzie dzisiaj za chwilę o agresji. Jezus Mary. Dobra. Często zarywam noce, 12%, cokolwiek to znaczy, no nauczyciele często, no właśnie, świat wirtualny i realny, wcale nie tak wielu, pamiętacie Państwo te 90-80%? 15%. Zatrzymam się nad tym, ten podział jest archaiczny, coś Państwu powiem ciekawego. Jak zaczęły się badania kiedyś w internecie, dawno, dawno temu, na przykład robił Robert Kraut i inni, lata tam 90. w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, to bardzo często używano właśnie real, virtual, tak, i generalnie dzielono to, tak? No to nie dziwię się, że dzielono, bo skoro się nagle otworzył świat wirtualny, to wielu ludzi mówi, no i mamy swój real, który mieliśmy od zawsze, pojawił się virtual. Wszyscy nowi badacze, nowego pokolenia używają określeń online i offline. To się wydaje, że to tylko słowa, ale momencik, online i offline nie wartościuje. Nie mówi, coś jest prawdziwe, coś nieprawdziwe. Ktoś powie, no przecież to jest chore. No to pomyślmy, czy to jest tak chore. Idzie sobie nastolatek, sobie spokojnie, prawda, wędruje i nagle, wędrując sobie tak elegancko, z kolegą wracając z gimnazjum, opowiada o tym, co się wydarzyło w szkole. Nagle zostają przed klatką, matka go woła na obiad, on wchodzi, zje ten obiad i leci do gadu-gadu dokończyć rozmowę. To jak my możemy mówić real, virtual? Co, rozmawia z tym samym kolegą o tym samym, tak, o tej samej sytuacji, to co, to tu jest wirtualny kawałek, a tu realny? Dla niego to jest dalsza część tej samej rozmowy. I tak jest w bardzo wielu sytuacjach. Tych ludzi, którzy uciekli, zdystansowali się do świata, gdzieś wkroczyli w internet i którym internet zaszkodził, to są tacy. Ale to są kliniczne przypadki. Ja Państwu powiem taki przykład. Bardzo ciekawy. Nie wiem, czy to nazwisko Robert Kraut, jak się ktoś interesuje badaniami na temat internetu, to pewnie zna. To takie klasyczne były badania, czy internet psuje nasze funkcjonowanie psychologiczne i relacje społeczne i tak dalej. Otóż oni w latach tam 90., 80. przychodzili w Stanach Zjednoczonych do człowieka i mówili: słuchaj, chcesz wziąć udział w badaniach? Internet ci kupimy, bo nikt prawie nie miał, drogi był, prawda, tak jak u nas na początku, tak? No to ktoś mówił: chce. To on mówi: dobra, ale w zamian za to nam przed badaniem nam wypełnisz testy, przed jakimś kupimy internet i po pół roku używania. I zobaczymy, nie? No to iluś tam się zgodziło ludzi. No i oni robili takie testy psychologiczne na poczucie samotności, na jakość relacji społecznych, poczucie szczęścia. Na dzień dobry robili. Potem pół roku tego kupna internetu tamci surfowali i po pół roku powtórka. Czego się spodziewali? No różnic, że będzie gorzej, tak? Że wkroczy w ten internet takie typowo quasi-eksperymentalne badanie. Co wyszło? A wtedy wyszło, że tak jest. Korzystnie. Nie, wtedy wyszło, że jest kłopot. Czyli Kraut pokazywał samotność w górę. Relacje społeczne w dół. Szczęście w dół.
i mówi, proszę bardzo. Nagle sam Robert Kraut powtórzył to badanie, było ciężko znaleźć kogoś bez internetu, ale powtórzył to badanie już w latach 2000 i mówi, nic nie wyszło. I ktoś powie, jak to możliwe, to co, pomylili się? Nie. Jak on kupował internet komuś, że nie było w ogóle innych ludzi z jego otoczenia społecznego, z którymi ma tradycyjne relacje, oni nie funkcjonowali online, to on skakiwał w internet, bo tylko jemu kupili badacze internet, bo on tylko uczestniczył w badaniach i szukał innych relacji, zachłysnął się innymi nieznajomymi przyjaciółmi mieszkającymi 300 kilometrów dalej i tak dalej. W tej chwili każdy, kto wchodzi do internetu, to, tak samo jak każdy, kto ma telefon komórkowy w kieszeni, nie, kto ma telefon z państwa komórkowy w kieszeni, używa go do tego, żeby sobie podzwonić do nieznajomych ludzi i z nimi się zaprzyjaźnić. Nikt, tak? No i mało kto internetu też używa w tym samym celu, tak? Więc zdarza się, że ktoś ma przyjaciół, ale większość ludzi tylko utrzymuje relacje, no ale to też jest środek komunikacji, tak? Medium komunikacyjne, no nie? Ale wielu młodych ludzi, większość, stanowcza większość, używa internetu wyłącznie do budowania relacji tradycyjnych. Zresztą zobaczcie Państwo, podstawowe portale społecznościowe każą podawać prawdziwe nazwisko i większość tam występuje pod prawdziwym. Więc jak tam robić jakieś dziwne relacje, jak się występuje, no... w sumie jawnie bardzo mocno, tak? Więc to też jest taki trochę mit. W ogóle też mit, że najwięcej agresji jest na portalach społecznościowych. Tam jest akurat najmniej, bo tam, jak ja robię badania, bo tam przecież ktoś funkcjonuje, tak, ale ktoś funkcjonuje, chociaż zdarza się, bo to kolejne mówienie na przykład, że agresja w internecie jest anonimowa, tak? Jest tylko w połowie przypadków anonimowa. Znam 7 badań z różnych krajów, zespołu, z którym pracowałem, takiego międzynarodowego, gdzie na przykład w każdym z krajów połowa ofiar wie dokładnie, kto im to zrobił, a wcale się sprawca nie ukrywa, tak? Ale wrócimy do tego za chwilę, nie będę o wszystkim mieszał. Coś jeszcze Państwu powiem. To ta młodzież jest bardzo inna, czy nie jest bardzo inna? Jeszcze dzisiaj będzie bardzo ciekawy wynik na końcu na ten temat. Myślę, że się Państwu spodoba, ale zobaczycie Państwo, jak bardzo my się możemy zachłysnąć tą innością młodzieży i przestać ją wychowywać. To ja Państwu jeszcze opowiem dwie historie, dobra? Ale ciekawe. Pierwsza jest taka. W badaniu Living and Learning with New Media obserwowano dzieciaków i robiono wywiady z dzieciakami. No i między innymi rozmawiają z dziewczyną i ona mówi, no masz chłopaka, mam. Gdzie on mieszka? No w tej samej klatce schodowej. No to w tym momencie ona mówi, no w tej samej klatce? No dobra, a to jak chcecie gdzieś wyjść, to co ty robisz? No SMS-a mu wysyłam. To pierwsza myśl tych badaczy nienormalna, tak? Ma kilka kroków i zamiast pójść, to ona wybiera wirtualne połączenie z nim za pomocą SMS-a. Ale moment, pytają, a dlaczego ty nie pukasz do drzwi? A ona odpowiada, co? Na naszą intuicję. Co w tej konkretnej sytuacji, co odpowiada ta nastolatka? Nie, ona odpowiada, wstydzę się ojca tego chłopaka, no nie? Czyli to, co 20 lat temu mogłaby odpowiedzieć i wtedy by tylko rzucała kamieniami w szybę, nie? Żeby on wyszedł. Bo ja chcę pokazać, że jest wiele normalnych, zwykłych potrzeb, jak dobrze się jako nowocześni wychowawcy przyjrzymy, które tylko musimy zobaczyć, jak one się są realizowane. Przykład, ktoś mówi, on woli komputer, nie może się odłączyć od komputera o 22:00. Z tego samego powodu on się nie może odłączyć, z jakiego my, jak wyszliśmy ze znajomymi jako nastolatkowie, się spóźnialiśmy do domu. Bo zagadaliśmy się ze znajomymi, mieliśmy być o 21:00, byliśmy o 22:00. On się nie może odłączyć od komputera, tylko od relacji z rówieśnikami, które w tym momencie go nie wypuściłem, no to realizuje w ten sposób. Ja chcę powiedzieć, że jak chcemy być dobrymi wychowawcami, to według mnie, ale upieram się, można się nie zgodzić, to ja uważam tak. My dobrze się przyjrzyjmy, jak bardzo ta młodzież jest taka sama, a jak tylko transponuje potrzeby okresu rozwojowego na wykorzystywanie nowych mediów, co jest bardzo istotne wychowawczo, bo mit mówi, ona jest kompletnie inna ta młodzież, a jest dużo rzeczy kompletnie takich samych. Przykład, a pamiętacie Państwo ludzi, co byli na koncercie czegoś i na przykład w koszulce zespołu potem przyszli czy z naszywką, czy z czymś? Było tak? Było. Chodzili z płytą pod pachą, nie? No to ktoś teraz na Facebooku teledyski podwiesza, tak? Dokładnie z tego samego powodu, żeby się popisać przed wszystkimi. Człowiek wolniej ewoluuje niż media, tak? I potrzeby rozwojowe nastolatka są takie same. Jest pytanie, czy my w tych potrzebach rozwojowych, które są realizowane teraz za pomocą nowych mediów, w ogóle mamy pomysł, jak mu towarzyszyć? Czy uważamy, że on jest tak inny, że wolimy mu ze strachu nie towarzyszyć? No jak to jest tak naprawdę? Zobaczymy. To zobaczcie Państwo na jeszcze jedną historię. Ktoś pamięta, co było w Brzezinach z anglistką? Była to sobie taka sytuacja, chyba 2 lata temu, że oto dziewczyna prowadziła bloga. Nikt go nie czytał, oprócz jej koleżanek. Do czasu. Pewnego pięknego dnia, to jest prawdziwa sytuacja, to była Olka. To jest na płocie szkoły wywiesili uczniowie, liceum. Otóż Olka prowadziła jakiegoś skromnego bloga. Na tym blogu pewnego dnia umieściła taką informację. To już taka wychowawczy problem będzie.
Napisała pani z angielskiego i napisała, że dzisiaj znów się lekcja nie odbyła. Pani zamiast prowadzić angielski powiedziała, że zmieniła dietę i samochód i w ogóle jak my zdamy maturę, ola Boga. Krótko mówiąc, był to taki wpis krytyczny wobec lekcji angielskiego, gdzie upubliczniono, że angielski jest beznadziejny. Żadnych gruźb, żadnych wyzwisk, nic takiego. Nieładnie napisane o lekcji angielskiego, ale spokojnie, krytycznie. Swoją drogą nie ma na to paragrafu. Tam nie było gruźb. Co prawda, tak bardzo ta sytuacja wychowawcza, to jest sytuacja wychowawcza, ja też uważam, że ona jest poważna, żeby nie mówić, ja jej nie bagatelizuję. Ona wymaga jakiejś interwencji. Powiem Państwu, co się stało w szkole w Brzezinach. Jak informacja wyszła na jaw, blog się stał najpopularniejszym w ogóle blogiem w okolicy. Wszyscy w Brzezinach chyba go przeczytali, co tam jest napisane, został zablokowany, szybko usunięty. Dziewczyna, rada pedagogiczna się zebrała, szybko i sprawnie zgłosiła ją jako funkcjonariusza, atak na funkcjonariusza publicznego. Prokuratura powiedziała, i tak was umorzymy to wam, bo tam nie ma niczego, co spełnia te przepisy, tak? No to wycofano. Nastąpiło medialne pojednanie uczennicy z nauczycielką, rzuciły się sobie w ramiona. Ale dobra, zatrzymajmy się chwilę. Był strach przed sytuacją wychowawczą? Totalny. Nikt nawet się 5 minut nie zastanawiał, że to wymaga najostrzejszych środków, bo sytuacja się wydarzyła tak poważna i kryzysowa, że jak nie zawiadomimy prokuratury, to nie wiadomo, co innego z tym zrobić, czy jak to ugryźć. A ja bym powiedział tak. Jak ja bym był wtedy w tej radzie, wiecie Państwo, co bym zapytał? Nie kazałbym podnosić rąk, ale bym powiedział, niech każdy sobie przypomni, jak chodził do szkoły do średniej, tak, wam jakieś, i niech każdy sobie przypomni, czy była taka sytuacja, że wracał sobie ze szkoły i wracając sobie elegancko ze szkoły mówił na przykład do koleżanki, ale ona jest głupia, dlaczego mi postawiła coś tam, Jezus Mary. Czyli krótko mówiąc, ktoś powie, to jest blog, to jest inaczej. Ja wiem, że to jest inaczej, ale mechanizm jest dokładnie ten sam. My mamy teraz bloga, ale to, co się wydarzyło, dotyczyło bardzo wielu z nas. Jesteśmy teraz nauczycielami, to nie znaczy, że nigdy nie krytykowaliśmy żadnego nauczyciela, brzydkiego nic nie powiedzieliśmy, no chyba, że ktoś lubi nie pamiętać, nie? I mówi, nie, ja nigdy tego nie robiłem. Ja zawsze mówiłem, lekcja była ciekawa, jestem wdzięczny, że tak się pojawiło, tak? No to możemy tak robić, nie? Tylko po co? No nie, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, jak to się dzieje? No dobra. Czyli to już taka sytuacja wychowawcza. No to szybciutko lecimy dalej, bo musimy mieć trochę czasu na te metody. No właśnie, są takie koncepcje paniki moralnej. Zobaczcie Państwo, są te koncepcje digital natives. No Preński mówi, ojejku, no w ogóle, no jakie? Jak wy chcecie gadać z digital natives? Inny mózg w ogóle. Są zmiany, ja nie przeczę, że są zmiany, ale pytanie, czy to są takie zmiany, że my nie mamy żadnej oferty, tak, dla młodych ludzi. Bo niektórzy tak mówią, no jaką mamy ofertę? Kiedyś wszystkie książki miał nauczyciel w pokoju i jak chciał powiedzieć o hipopotamie, nie, to musiał pokazać, przyjść książkę z domu, mówić, to jest hipopotam, o, jaki fajny, nie widzieliśmy, nie? Ktoś powie, w tej chwili, jak można w internecie zobaczyć 100 filmów z hipopotamem, poznać hipopotama jakiegoś, no nie wiem, coś tam zrobić, to po co ten nauczyciel jest potrzebny, tak? No po nic, nie? Ale to, ja przepraszam, ale są takie opinie, tak? Że czasy nowych mediów spowodowały, że szkoła jest niepotrzebna. Na przykład, ale dobra, no ktoś się powie, do wiedzy jest niepotrzebna, też się nie zgodzę. Ale powstaje pytanie, zawsze się mówiło, szkoła wychowuje. Są te takie, prawda, wymagania państwa wobec szkoły, że postawy będą kształtowane, czy coś, czy coś, czy coś. To ktoś powie, no fajnie, zawsze kształtowaliśmy te postawy bez nowych mediów, te w klasie, gdzieś tam na osiedlu. A jak kształtować postawy w nowych mediach? Szczególnie, jak czasami ktoś mówi, ja jestem tak daleko od młodzieży w tych nowych mediach, to jak ja tam mam wskoczyć i coś kształtować, jak ja nawet tam do końca nie wiem, co tam w trawie piszczy, no nie? Albo jak to w ogóle należy przyjąć. Panika moralna się często pojawia. Zobaczcie Państwo, pamiętacie Państwo słynny przykład użycia Ania z Gdańska, nie? Prawda? Popełniła samobójstwo, tak? Są takie sytuacje, gdzie nowe media są zamieszane i ktoś mówi, nawet pamiętam wypowiedź takiego ojca dziewczynki, która popełniła samobójstwo ze Stanów Zjednoczonych, który mówił tak bardzo mocno, mówił na temat, nie wiem, Facebooka, tylko MySpace, takiego podobnego serwisu, mówił, MySpace to jest antychryst, tam, prawda, dzieją się różne rzeczy czy coś. No pewnie są sytuacje, w których dzieje się coś bardzo złego, gdzie nowe media są zamieszane, nie? Tylko że zawsze się zastanowić musimy, jak dużo jest tych sytuacji i czy nie mamy więcej sytuacji, gdzie nowych mediów nie ma. Czy możemy w ogóle mówić o związku przyczynowo-skutkowym? Tak? No bo zobaczcie Państwo, gdzieś jest nienawiść między sąsiadami i nagle ktoś kogoś puknie młotkiem w głowę, nie? I my mówimy, młotek był w to zamieszany. Widzicie, co robią młotki z naszym społeczeństwem? Nie? A popatrzmy szerzej na te problemy, dlaczego tak się dzieje. Czy możemy mówić o wpływie mediów? Zobaczcie Państwo, kiedyś się mówiło o wpływie telewizji bardzo dużo. Pamiętamy? Mniej się o tym mówi, bo jest internet. Ale pomyślcie Państwo, mówiło się, agresję się naśladuje. To moje pytanie do wszystkich. Widzieliśmy agresywne filmy? Widzieliśmy. Pewnie mało jest wśród nas osób, które chodziły i robiły to na ulicy. A są tacy, co robili. To dlaczego? Nie, to nie jest taki determinizm. Są powody, dla których jeden robi, jest nastawiony na media, drugi robi, a jeden nie robi. Na przykład wszystkie europejskie badania pokazują,
jakie znam, różnie prowadzone przez różnych ludzi, że stanowcza większość młodych ludzi korzysta z nowych mediów konstruktywnie. Stanowcza większość, ja Państwu dzisiaj pokażę swoje polskie badania, natomiast mały odsetek z różnych powodów korzysta dysfunkcjonalnie. Różne to rzeczy są, ja pokażę jakie za chwilę. Ale kto korzysta dysfunkcjonalnie, o tym też powiem co więcej za moment. No dobra, biegniemy dalej. Patrzcie Państwo, to jest takie moje motto. Moim zdaniem jest dużo dobrej myśli w tym. Ono jest ciekawe, że jak się pojawia jakieś medium, to zostaje zdefiniowane jako zagrożenie, jest kampania, a później się już nie interesujemy i czekamy na coś następnego. No już o telewizji nikt nie gada. Nie wiem, czy sobie Państwo zdajecie, mnie interesuje historia mediów. Wiecie Państwo, że jak się pojawiła prasa kolorowa, to były podobne artykuły na temat prasy kolorowej, jak teraz na temat internetu? Naprawdę. Że prasa kolorowa rozwali społeczeństwo, zniszczy. Teraz jakbym ja wyszedł i powiedział, uważajmy na kolorową prasę, bo zniszczy nam dzieci czy coś, to nienormalny, prawda? Natomiast jakbym o tym mówił, powstaje pytanie, czy to jest generacyjne spojrzenie, tak? Czy ono, krótko mówiąc, się zmienia. No dobrze, biegniemy dalej. Biegniemy do rozwiązań. Patrzcie Państwo, wielu mówi tak. Kto zawsze wychowywał? Mama, tata, sąsiad, kościół, nauczyciel, pani w szkole, prawda, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, to tradycyjna i rówieśnicza grupa. Ale ta zwykła, no tu w klasie, nie? Niektórzy mówią tak, no przepraszam, jak mamy tak zmedializowany świat, nawet o cyborgizacji niektórzy mówią, tak, okulary Google, prawda, i tak dalej, no to powstaje pytanie, czy w ogóle te grupy nie mają się schować i powiedzieć, co my możemy. No przecież nowe media są tak potężne, że zapomnijcie po prostu, prawda, co się tutaj dzieje i tak dalej. No właśnie, czy tak do końca jest? No ja to trochę otwieram jako pytanie, nim będę mówił o metodach i rozwiązaniach. No właśnie, pokażę Państwu badania, które robiłem z Piotrem Plichtą. Kilka ciekawych wypowiedzi uczniów, żeby teraz troszkę pokazać, że są jakieś różnice, które musimy brać pod uwagę, wychowując w dzisiejszych czasach. No to pierwsza różnica jest taka, zobaczcie Państwo, za chwilę pokażę Państwu wypowiedź pewnej dziewczyny i kilku chłopaków. Takiej młodzieży, które będę pokazywał wypowiedzi, to nie jest ankiety, wypowiedzi nagrane, jak rozmawialiśmy, wychodziło nam czasami tak, że jakieś 5%, 3% młodych ludzi mówiło, jak zapytanych, ty wolisz przez gadu-gadu, czy wolisz przez SMS-a, czy wolisz bezpośrednio pogadać, to oni mówili, ja wolę elektronicznie, wolę w sposób zapośredniczony. Od razu dzwonię. Mniejszość znacząca tak mówi, ale są tacy, nie możemy zapominać, że już mamy takich młodych ludzi, co mówią, że wolą w sposób zapośredniczony. Chociaż to mniejszość, ale są. No to pytamy dziewczyny, ty wolisz normalnie, czy przez gadu-gadu gadać? Ona mówi przez gadu-gadu. To my mówimy, a powiedz nam coś więcej, dlaczego? No i przeczytajmy, co nam mówi ta nastolatka. Lepiej przez gadu-gadu, bo mi koleżanka pisze, że chłopak z nią zerwał, za 5 minut pisze właśnie ten chłopak, który z nią zerwał, a ona siedzi w centrali i obserwuje tą całą komunikację, nie, która się dzieje. A inny chłopak mówi, ja wolę przez SMS-y się kontaktować, niż gadać nawet przez telefon, czyli bardziej zapośredniczony sposób tekstowy. Nie ma rozmowy, tylko jest tekst. No to my go pytamy, słuchaj, a weź powiedz dlaczego, tak? A on mówi, no raczej to ja bym SMS-ował, bo jak gadam i słyszę głos, to się krępuje, no nie? Wstydzę się, a przez SMS można pogadać normalnie, no nie? No tak to się trzeba spieszyć, czy coś, nie? Ciekawe, prawda? Czyli znajdziemy już takich eleganckich młodych ludzi, którzy nam powiedzą, ja mam preferencję zapośredniczonej komunikacji, a pytanie, a jesteśmy na to gotowi? A my, ja jestem jego wychowawcą, nie ma wychowania bez komunikacji, a ja dopuszczam komunikację z nim zapośredniczoną? A gdzie dopuszczam? A jak? A ja mogę dopuścić? A w jaki sposób? Ja pokażę pomysły, ja to przełożę zaraz na pomysły praktyczne, ale ważne pytanie jest, czy jesteśmy, czy mamy na to odpowiedź? Możemy się zaśmiać i powiedzieć, ha, 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 skoro jesteś taki dziwny, to nie będziemy z tym w ogóle rozmawiać, tak? Ale może nie powinniśmy się zaśmiać. Nas też ten wychowanek interesuje, czy ten uczeń, czy uczennica. No dobra, no to idziemy dalej. A czemu lepiej pisać niż rozmawiać? To dziewczyna powiedziała, ja jej nie wmawiałem. Ona mówi, gadać to trochę zabiera gadanie, a pisać to krótko można, tak? I mnie dziwiło to, że niektórzy nastolatkowie mówili, na przykład w ośrodku socjoterapii, to specyficzna grupa, bo dzieciaki niedostosowane społecznie, ale pamiętam, jak w ośrodku socjoterapii pierwsza dziewczyna powiedziała, że wysyła 300 SMS-ów dziennie. Ja mówię, nie wierzę. No ona mówi, jak to nie? No ja mogę pokazać dzisiaj. I rzeczywiście mi pokazała daty, że ma. I mnie to zaskoczyło, myślałem, że to jest jakiś ewenement, a potem wchodził następny, mówił, że wysyła 200, następny. Wtedy sobie uzmysłowiłem, dla kogo są te pakiety 600 SMS-ów, które normalny człowiek całe życie by wykorzystywał, a on wykorzystuje wtedy, tak? No nie, to się dzieje, tak? No i teraz, posłuchajcie Państwo, a to ciekawe, no nie? Bo ja pytałem, po co to jest? Jaka to jest komunikacja? I myśmy pytali szczegóły, to nie ankieta, tak? Więc my mówimy, a jak wygląda taka, jak to nie tajemnica, jak wygląda taka typowa rozmowa? Prawie każdy mówił, że zaczyna się to tak samo. No co tam?
siedzę gdzieś tam. I takie pyk, 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 cały dzień ktoś jest. To się nazywa zjawiskiem always on, ciągle podłączony, tak? I to jest ciekawe zjawisko, bycie always on, bycie ciągle podłączonym. I ono jest nowe, i ono jest inne. Zobaczcie Państwo, ile z nas, znowu nie będę pytał, na jakimkolwiek portalu społecznym, na jakiejkolwiek społecznościówce ma konto? Ilu z nas? Wyżej, wyżej, wyżej. Prawie dużo. Młodzieży w Polsce wcale nie mają wszyscy, ma 86%, czyli według najnowszych badań, czyli znowu uproszczenie, każdy nie żyje, jak go nie ma na Facebooku i te hasła, zapomnijmy. To 15% nie żyje młodych ludzi, jak jeżeli tak jest, tak? Ale powiem coś Państwu, następne pytanie. Kto to konto, zobaczymy ile będzie rąk, uaktualnia częściej niż na razie raz w tygodniu? Jest ktoś? Mało rączek. To nas różni. W gimnazjum będzie tyle samo rąk do góry, bo nas też 80% podniosło, tylko na to drugie pytanie tam też się podniosą wszystkie ręce, bo tam są ludzie always on, tam trzeba uaktualniać, tam się nie stoi w miejscu, tak? Czyli ktoś powie, i my używamy, i oni używają. Znowu jest różnica w kontekście tego używania, a nie w samym gdzieś tam fakcie używania. No dobra, biegniemy dalej, bo już czas naprawdę jest straszny. Kontekst rodzinny. My często mówimy, młodzi ludzie są pogrążeni w mediach. To ja tak podpomyślonek pokazuję tu Państwu wypowiedź dzieciaka z ośrodka niepełnosprawnego intelektualnie. My go pytamy, rodzicom to nie przeszkadza, że tak długo siedzisz? A on mówi, oni cały dzień siedzą przed telewizorem, to ja nie mogę. A jak wielu rodziców jest w tradycyjnych mediach utopionych? O tym się zapomina, nie? Się mówi, młodzież jest utopiona w mediach. A pomyślmy trochę w kontekstualnie. Ilu dorosłych jest utopionych w mediach? Nie tylko w nowych, ale też w tradycyjnych, tak? On wcale nie mówi o bardzo nietypowej sytuacji, co też nam daje do pomyślunku, bo mówi się o wzorach osobowych w różnych rzeczach. Rzadko się mówi o wzorach osobowych w korzystaniu z mediów. A tutaj tak jest. Co z tego, że... Dokładnie. Co z tego, że jeden ma internet, drugi ma coś innego? Albo w ogóle zobaczcie Państwo, często dorośli mówią, jest taki słynny, ja go nie pokazuję, tutaj jest taki słynny rysunek, co to ojciec wyjeżdża na wakacje, a dzieciak ciągnie komputer, nie, zanim, znacie Państwo pewnie ten rysunek, tak? I wszyscy mówią, ha, 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 rozumiem o co chodzi. A pomyślmy o tym tak głębiej i szerzej. A gdyby na przykład, pomyślmy tak, a gdyby na przykład, pewnie w samochodzie u tego ojca, nie, jest radio, a gdyby wymontował, też by co gadali cały czas zamiast słuchać radio. A może jak jechał na te wczasy, to pytał, czy będzie telewizor. Po co ogląda telewizor? Może siedzieć z synem i grać w bierki. Ja specjalnie trochę podpuszczam, ale zobaczcie Państwo, tradycyjne media też odciągają od relacji. A może ma całą torbę książek, to będzie czytał sobie książkę, utopiony w tej książce, a nie będzie gadał z synem. Więc to nie jest takie wszystko jasne i proste, jak się czasami widzi w takim czarno-białym, pięknym świecie na temat wychowania w nowej erze. No to dobra, no to ktoś powie co, to jeszcze chwilę o zagrożeniach. No zobaczcie Państwo, to jest UKIDS Online, chyba najlepszy podział zagrożeń. Ja nie będę wielce się nad tym rozwodził, ale uporządkujmy sobie te zagrożenia, bo ten mówi takie zagrożenie, ten takie, to zróbmy w tym porządek. To dobrze zrobili badacze z UKIDS Online w tym porządek. Bardzo słynna typologia, ale my ją musimy zrozumieć, nie uczyć się jej na pamięć, ją zrozumieć. Państwo ją macie w tabelce, możecie ją sobie uzupełnić w materiałach. Czyli jak ktoś otworzy materiały, to naprawdę znajdzie tą tabelkę. Znajdziecie Państwo też to piękne zdanie Sprinkola na temat tego, że kiedy tylko nowe medium, tratatata, i tak dalej. No to możemy sobie tabelkę uzupełnić, jest już gotowa, jak komuś będzie się podobać. Zobaczcie Państwo. W tradycyjnych mediach typu telewizja mogłem być tylko odbiorcą, czyli oglądałem sobie telewizję, już umówmy się, że nie radio, tylko telewizję, a tam mogłem znaleźć w sferze komercji reklamy alkoholu, jak wolno było, albo papierosów, jak kiedyś wolno było reklamować, czyli to było zagrożenie związane z treścią w zakresie komercji. Czy w internecie mogę być odbiorcą treści w sferze komercji? Mogę i jestem. Zareklamują mi w grze narkotyki czy cokolwiek innego, czego nawet nie wolno reklamować w Polsce. Może tak być? O, owszem, pewnie, że może tak być. Czyli to jest tak samo jak w telewizji było. Znalazłem treść, oglądnąłem treść i to był problem. Agresja? No mogłem zobaczyć film, gdzie, nie wiem, Bruce Lee wyciąga komuś serce, tak? I był film agresywny, tak? No to w nowych mediach też mogę. Owszem, jest więcej filmów i to ostrych, z egzekucji czy z czegoś, co by nigdy tradycyjne media nie puściły, szczególnie filmów dokumentalnych. Mówi się o zjawisku na przykład war pornografii, pornografia wojenna, gdzie żołnierze jacyś z misji kręcą jakieś dziwaczne filmy z wykonywania różnych dziwnych działań, które potem pokazują bardzo brutalnych, jakichś takich nielegalnych często i tak dalej, prawda? Seks? No mogłem trafić na pornografię w tradycyjnych mediach, na niewłaściwym programie, niewłaściwej godzinie, tak? Owszem, teraz ktoś może znaleźć pornografię, tylko często łatwiej, często nawet nielegalną pornografię, jakąś z przemocą, tak? Czy zoofilską, czy taką, czy owaką, czy siaką.
Wartości, no mogłem znaleźć film, gdzie ktoś nawoływał do faszystowskich jakichś działań, czy rasistowskich i tak dalej. Rzadko, bo jaka telewizja puszcza takie filmy, tak, gdzie Ku Klux Klan się wypowiada, tak? W internecie jest łatwiej, tak? Czyli można na przykład znaleźć stronę, na którym, no Hyperreal jest taka strona na przykład, która w Polsce, Polska wbrew tytułowi, gdzie opisują ludzie, jak wspaniale było po różnych środkach, na przykład narkotycznych. Się mówi, młodzież nie pisze, tam są po 5 stron jest opisane na przykład, jak było po Bieluniu na przykład, tak? Elegancko, co się działo, jak było miło, nie, i tak dalej. Fakt, że to są kompletnie niewiarygodne informacje, bo tam ktoś pisze, że Bieluń jest, no, jest bardzo silnym halucynogenem, ale jednocześnie potem w Instytucie Medycyny Pracy my mamy taką część, która się nazywa Klinika Ostrych Zatruć. I potem ktoś na przykład jest tam dłużej gościem, a i tak się go nie daje często wyleczyć, tak? I tyle podobieństw telewizji do internetu. W wypadku internetu mogę być aktywny, że ja coś robię, że ja też jestem tym nadawcą albo tym, z kim... Patrzcie Państwo, się mówi często, że internet jest gorszy niż telewizja, więcej niesie zagrożeń, ale sekundę, w gruncie rzeczy jest bardziej humanistyczny. Przecież internet jest narzędziem komunikacji z drugim człowiekiem. Telewizja nie była. W telewizji, jak ktoś by rozmawiał ze speakerem, to znaczy, że było z nim źle, tak? Tam nie było jakby sytuacji, tak? Czyli, a tutaj jest drugi człowiek, tak, z którym mogę się kontaktować. Czyli w tym momencie jest to inna sytuacja, prawda? Ale to są zagrożenia wynikające z bycia uczestnikiem. Wiecie Państwo, jaka jest różnica? Tutaj jest tak samo było w telewizji, w internecie, ale tu ja muszę coś zrobić. Tak? Tu ja muszę coś zrobić. Nie tylko znalazłem treść, ale ja muszę coś zrobić. Ktoś powie, co zrobić? No na przykład podać swoje dane, ale to ja już muszę być aktywny. To ja nie zobaczyłem coś, tylko ja wstukałem. Tak? A ktoś potem będzie mnie geolokalizował, tak? Czy jak będę z kolegą rozmawiał o tym, że jadę na ryby, to mi potem reklamę wędki podeślę kontekstową, tak? I będę mógł sobie kupić, tak? W Facebooku czy gdzieś tam indziej. No to jest moja taka działka, o której piszę książki i się zajmuję głównie. Mogę być ofiarą na przykład agresji, ale też takiej, że kogoś spotkam, czyli będzie relacja człowiek-człowiek, tak? Ktoś mnie wyzywa, ktoś się będzie ze mną kontaktował, komunikował, ja z nim, tak? I tak dalej. Może mnie ktoś molestować seksualnie, tak? Czyli się do mnie odnieść i molestować mnie seksualnie. Mogę poznać kogoś, jak jestem dzieciakiem problemowym, już trochę Państwu o tym powiem. Na przykład jestem dzieciakiem, który ma kłopoty i mogę poznać kogoś, kto też ma kłopoty, tylko ma głupie pomysły, jak je rozwiązać, tak? Czyli, no nie wiem, no powiedzmy, że się patologicznie odchudzamy, tak? I trafię na kogoś, kto mi powie, jak oszukuje rodziców, że je, a nie je, tak? Albo coś w tym stylu, tak? Tylko ciekawostkę Państwu powiem. Wiecie Państwo, które dzieciaki zwykle wchodzą w kłopoty tutaj? Wszystkie badania, kiedyś jak się badacze rzucili na dzieciaki w internecie, to mówili tyle procent robi to, tyle procent robi to, tyle to. Jak się zaczyna robić teraz nowoczesne badanie, ja takie zacząłem robić, że się bada dzieciaka, jak on funkcjonuje tradycyjnie i online, to jest bardzo duża korelacja między jednym a drugim. Krótko mówiąc, dzieciaki mające kłopoty w internecie najczęściej mają kłopoty tradycyjnie, które czasami się rozszerzają na internet, ale nie jest tak, że dzieciak, który tu jest zdrowy, internet nagle się pojawia i on tam skakuje i robi różne rzeczy. Tak się dzieje, prawie nigdy się nie dzieje. Tak? Tylko to jest często, że tym zachowaniom czy problemom tradycyjnym towarzyszą te internetowe. Więc rzadko kiedy to jest oddzielone, ja Państwu zaraz pokażę na przykładzie moich badań, żeby to potwierdzić, nie, że to nie jest gołosłowne, co mówię, tak? Patrzcie Państwo, najciekawsza rzecz. Za pomocą tradycyjnych mediów typu telewizja, nasz podopieczny, wychowanek, dziecko nasze, nie mogło być sprawcą. Znaczy mogło telewizor komuś przez okno na głowę zrzucić, ale to była jedyna możliwość, tak? Natomiast generalnie tutaj może być sprawcą, czyli nie on jest ofiarą, tylko on jest aktorem, który robi coś negatywnego. To też jest ryzyko dla niego i dla innych. Na przykład w sferze, kiedyś jak pracowałem w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, miałem na przykład chłopaka, który tylko trafił za piractwo. Miał tylko jedno akta, takie cieniutkie i tylko za to był w MOW-ie, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Nic i żadnych innych przestępstw nie miał. Czyli bardzo poważnie to bywa przez sądy rodzinne traktowane jako czyn karalny, więc różnie to bywa. Hazard, na przykład może, nie wiem, online uprawiać hazard, gdzie normalnie by tego nie zrobił. Może być sprawcą agresji wobec innych ludzi, produkować jakieś te agresywne treści. Może sam nie znaleźć pornografii, to był odbiorcą, znalazł pornografię, a tu jest twórcą, tworzy pornografię. Nie wiem, nagra kolegę albo siebie. Zresztą jak nagra siebie, to się zaczynają dziwne historie, bo potem jest tak, jednocześnie jak ma poniżej 15 lat, to jest ofiarą i jednocześnie sprawcą wobec siebie samego, tak? I sądy rodzinne nie wiedziały, jak to traktować, tak? Czy traktować go jako sprawcę czynu karalnego, tak? Bo rozpowszechniał treści z udziałem małoletnich poniżej 15 roku życia, a jednocześnie sam był tym małoletnim, który występował, tak? I co? Nie wiadomo co. Naprawdę sądy z tym miały kłopot. To nie jest takie proste.
No i wreszcie sam mogę prowadzić piękne forum, tak, gdzie, to, tak, tak już nie wiem, nie chcę z tego żartować, tak, ale jak słyszę o forach, gdzie się doradza, jak popełnić samobójstwo, to one nie powinny istnieć, bo jak ktoś jest skuteczny i wie jak, to nie może prowadzić forum, tak, a są takie fora, no nie, i tak się mówi, tak, no ale dobra, nieważne, ważne jest coś innego, że jest tego, ktoś powie, ojejku, no nie, to powinniśmy się skupić na zagrożeniach, chcesz wychowywać, to wejdź do szkoły, weź te wszystkie zagrożenia po kolei i odhaczaj, o którym zagrożeniu popracowałeś z młodzieżą. Ale sekundę, czy to jest jedyny pomysł na wychowanie w erze cyfrowej? Moim zdaniem trochę... Macie Państwo to w materiałach, ja tak napisałem i chyba wychodzimy od zagrożeń i od obaw. Ale czy to jest jedyny kierunek? Wiecie Państwo, co przemawia przeciwko temu, żeby wychodzić od zagrożeń i żeby głównym osią wychowania w erze cyfrowej były zagrożenia? Skala tego. To dotyczy mniejszości, to dotyczy dzieciaków, którzy i tak mają problemy. Pewnie, że się trzeba nimi zająć, ja nie mówię, zapomnijmy o tym. Ale czy to jest nasz główny pomysł, jak wychowywać dzieciaka w dzisiejszych czasach, że my mamy go przestrzec? Czy to jest nasz pomysł? Pewnie to jest kawałek naszego pomysłu. Ale ktoś powie, no dobra, już powiedzmy tak, dobra, to jest kawałek naszego pomysłu. Ale co więcej? Co my mamy więcej robić, żeby go wychować? Nie żeby go uczyć, tylko żeby go wychowywać. I nad tym chcę się teraz z Państwem zastanowić przez najbliższe, ostatnie 25 minut nad konkretnymi pomysłami, czy one są sensowne, czy nie, a zaczynam od takiej... A, jeszcze jedno. Patrzcie Państwo, czy jest tak źle, żeby pokazać, że może nie warto wychodzić od tych zagrożeń. Na początku 2012 roku prowadziłem taki projekt w 6 krajach, gdzie badaliśmy gimnazjalistów. Już nie z trzecich klas, to jest inne badanie niż to duże, pierwsze. My zbadaliśmy 600 prawie gimnazjalistów z województwa łódzkiego. To byli dwa gimnazja z Łodzi, z Wielunia, z mniejszych miejscowości. Też specjalnie rozrzuciliśmy te gimnazja. 6 gimnazjów, ale z różnej wielkości miejscowości, żeby trochę rozrzucić. I między innymi mnóstwo rzeczy badaliśmy. Jakbym chciał Państwu pokazać wszystko, co badaliśmy przez 6 lat, to całą noc trzeba by zarezerwować i jeszcze byśmy nie zdążyli. Mamy mnóstwo materiału. My go tam pokazujemy różnie, tam opisujemy na różne sposoby. Natomiast pokazuję takie rzeczy spójne dla tego problemu. I między innymi pytaliśmy o takie normy deklaratywne. Zobaczcie Państwo, ludzie deklarują normy. Na przykład mówimy, coś i coś powinno być zabronione, ja mogę uważać, żeby to było jasne. Jak ja mówię, że uważam, że powinno być zabronione krzyczenie na innych, to nie znaczy, że ja nigdy nie krzyknę. Ale to znaczy przynajmniej, że ja mam poczucie, że to powinno być zabronione. Jak tak zrobię, to z dużym prawdopodobieństwem powiem, łamię reguły, które uważam, że powinny obowiązywać. I między innymi zbadaliśmy deklaratywne normy dzieciaków na temat różnych zachowań internetowych. I to trochę też czasami nieco przeczy takim wizji nastolatka, bo jest czasami taka wizja. W internecie anonimowość traci poczucie kontroli, można robić wszystko. Oni uważają, że tutaj ten, a w internecie można zrobić, możesz zrobić co chcesz. Jest czasami taki uproszczony pogląd, mocno daleki od rzeczywistości. Proszę zobaczyć. Pytamy, czy powinno być grożenie w internecie, nękanie? Zdecydowanie powinno, deklaratywne, raczej powinno, 95%. No pewnie 5% mówi raczej nie powinno i tak dalej. Jest grupa dewiantów, ale jest też taka grupa ludzi, którzy uważają, że jak ktoś się krzywo spojrzy, to trzeba mu fangę w nos strzelić na przykład, nie? To zawsze jest taka grupa, czy online, czy nie online, tak? która ma taki pogląd na ten temat. Natomiast zobaczcie Państwo, to nie jest jakiś masowy pogląd, tak? To warto sobie to uzmysłowić. Jak pracujemy z młodzieżą, tak? Będziemy przychodzić i mówić, nie wolno wszystkiego robić w internecie, tak? A tu mamy gimnazjalistów, czyli tych, co panuje powszechne przekonanie, co uważają, że wszystko wolno, a oni są dość konserwatywni w tym zakresie. Zresztą ciekawostkę Państwu powiem. To, ten internet jako kloakę agresji. Mi jest bliższe takie porównanie, że internet jest jak miasto, tak? Są złe dzielnice, są dobre dzielnice. Zobaczcie Państwo, są miejsca w internecie, gdzie wejdę, wszyscy na wszystkich bluzgają, ale są fora internetowe, duże, gdzie wejdę, napiszę z błędami ortograficznymi, administrator powie, zaraz cię wyrzucę, bo tu się pisze zgodnie z zasadami pisowni na przykład, nie? A ktoś powie, których jest więcej? To pamiętacie Państwo, kiedyś ta fundacja, zapomniałem dokładnie nazwy, przeciwko ksenofobii, takiego robota napisała, który badał wpisy na polskich forach internetowych, różnych, nie tylko na Onecie, który wszyscy czytają, mówią, że jest agresja, i szukał wulgaryzmów, ten robot. I zbadał chyba 100 tysięcy wpisów i wyszło 0,5% wpisów z wulgaryzmami. I o tym 0,5% się mówi, przynajmniej statystycznie. A gdzie pozostały 99%? Tak? Ja wiem, że jak ktoś pójdzie w miejsce, gdzie bluzgają, to mówi, tu jest strasznie. To tak jakby ktoś w Krakowie poszedł nie na rynek, tylko w dzielnicę, gdzie tam, prawda, jest ostro i mówi, proszę, tak jest Kraków. Tak? Więc no to jest ważne. To wbrew pozorom jest ważne, bo te uproszczenia nam wcale nie pomagają kogoś wychowywać. Dobra, ujawnianie prywatnej korespondencji, tak? Patrzcie Państwo, wszyscy prawie mówią, że powinno być znowu zabronione. Podawanie się za kogoś innego, tak się mówi, każdy się... O, to też, wiecie Państwo co?
Ciekawostka. Coraz więcej badań pokazuje, że znacząca większość ludzi w internecie jest nie, wbrew powszechnym opiniom, kimś innym niż normalnie, tylko tym samym. Były takie ciekawe badanie Becka, niejakiego. Duże badanie. Wylosowano profile ludzi dorosłych i poproszono ich udział w badaniach. Zbadano ich testami psychologicznymi, tak zwaną wielką piątką, ekstrawersję bada i tak dalej, podstawowe cechy osobowości, a później wyspecjalizowani psychologowie inni, nie wiedzieli kogo badają, ani jakie były jego wyniki, na podstawie zachowania na Facebooku oceniali te same cechy, tym samym testem, ale jako obserwatorzy. I korelacja, pewnie Państwo wiecie, jakby wynosiła 1, to by była maksymalna, czyli tak samo by oceniali, korelacja wynosiła 0,7. To jest bardzo wysoko. Są tacy ludzie, którzy się zachowują inaczej. Nieliczni. Znowu nie jest to standard i zasada, tak? Dobra. Podawanie się za kogoś innego. Dobra, cyberbullying. Bardzo szybko Państwu powiem o cyberbullyingu. Zobaczcie, to jest taki przykład cyberagresji. I wielu ludzi mówi, no tak, niestety taki jest teraz świat. No to dlaczego to pokazuje? Bo jest to przykład cyberagresji, ale bardzo mało charakterystyczny, chociaż też w popularnym odczuciu bardzo charakterystyczny. Wszystkie badania pokazują, że używanie agresji elektronicznej ze zdjęciami to jest jeden z rzadszych sposobów robienia agresji. Pojawia się, ale jeden z rzadszych. Dużo częściej tym sposobem jest na przykład 1-do-1 komunikacja, wysyłanie nieprzyjemnych SMS-ów, czy na przykład, nie wiem, obraźliwych maili, czy tego typu historii, tak? Natomiast chcę Państwu, nie mam czasu dużo o tym mówić, bo chcę naprawdę muszę przejść do rozwiązań, żeby nie przekroczyć czasu, ale ważną rzecz Państwu powiem. O tej agresji też się mówi dużo mitów. Na przykład się mówi tak, generalnie jest gorsza niż ta tradycyjna. Więc wielu mówi, zajmijmy się cyber, bo naprawdę to jest coś strasznego, bo słyszałem, że coś, czy coś, czy coś. Ja się zajmuję obydwoma od wielu lat. I powiem Państwu tak, cały czas ciągle i bez przerwy tej jest mniej, niż tej tradycyjnej i cały czas i bez przerwy konsekwencje tradycyjnej są dużo mniejsze, ale ważna jest jeszcze inna rzecz. Popatrzcie Państwo na to. To jest super istotne dla nas jako dla pedagogów. Nie to dopiero. Bullying to jest taka specyficzna agresja. Regularny, czyli się dzieje w powtarzalny sposób. Nierównowaga sił, silniejsi, bo wielu robi słabemu, jednemu. I jeszcze jest dodatkowo intencja. Silniejsi mówią, my ci chcemy dowalić, chcemy ci tam narobić kłopotu. I jest bullying zwykły w szkole, gdzie polega na tym, że wyzywam, biję albo wykluczam z grupy, taki bez internetu. I jest ten za pomocą cyber różnych rzeczy. Różnych, bo wiecie Państwo, o niektórych to się nawet nie mówi. Na przykład ujawnienie tajemnic czy coś. Mówi się o tych zdjęciach i o tych SMS-ach, a tam jest dużo innych. My 20 aż mamy różnych rodzajów wyodrębnionej agresji. Ale patrzcie Państwo, ten się mówi real virtual. Jaki real virtual? Jak ktoś jest niezaangażowany w tradycyjny bullying, to w 90% przypadku nie jest w ogóle zaangażowany w cyber. Ale jak ktoś jest sprawcą tradycyjnego, to w 40% jest też sprawcą cyber, często wobec tej samej osoby. To jest ten sam dzieciak, który tu wali kogoś w szkole, a tu wali kogoś w internecie, tak? I to jest całkowity problem, nie problem internetu, tylko problem dziecka, które zachowuje się w sposób dysfunkcjonalny i tu, i tu. Czyli ja się nie mam zajmować jego zachowaniem w internecie, tylko wychowawczo zajmować się szerzej nim, tak? Funkcjonującym jako całość, a nie jako real virtual. Patrzcie Państwo, jak ktoś jest ofiarą, to w 20, co piąta ofiara tradycyjna jest ofiarą w internecie. Ten sam dzieciak, tak? A ktoś powie, a dlaczego sprawcami są? To jest dalej powiązane. W internecie silniejsi ci to robią, w szkole ci to robią silniejsi, wskakujesz do internetu i oddajesz, bo jest okazja oddać, ale to jest dalej spójne, tak? Bo oddajesz komuś, komu się nie postawisz w szkole, bo cię nęka, bo jest silniejszy, tak? Więc to jest bardzo spójne, tak? Sprawca ofiary to osobny temat, to na całe 3 godziny. Najtrudniejsza grupa do pracy, tak? Taki, co komuś dowala i jemu dowalają, bo nie tylko go inni uczniowie nie lubią, ale i nauczyciele go nie lubią, nie? Takiego rozbójnika. Więc jak z nim pracować? Tak przy okazji, jak chcecie Państwo z czegoś skorzystać, z darmowego, od razu mówię, to nie żadna reklama, to zerknijcie Państwo na stronę, wpisując w wyszukiwarkę Google Robust przez D, znajdziecie Państwo darmowe, stworzone przeze mnie i przez Norwegów po polsku i po angielsku jest wersja, 10 filmów, 10 tekstów, jak sobie radzić z agresją rówieśniczą w szkole, gdzie jest pokazane, jak rozmawiać ze sprawcą praktycznie, jak rozmawiać z ofiarą i tak dalej. Bardzo takie praktyczne rzeczy, podobają się zwykle. Każdy sobie zdanie wyrobi, jak zobaczy, czy to ma wartość, czy nie, ale rzucić okiem warto. Są na przykład filmy, są na przykład dzieci, cały rozdział jest dotyczący dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na przykład ADHD-owiec, jak zrobić, żeby nie był sprawcą, ofiarą. Między innymi, jak ktoś zerknie do tak zwanego modułu 5, to znajdzie mój rozdział na temat agresji w sieci, bardzo szczegółowo opisujący rodzaje tej agresji i tak dalej. Czyli można sobie ściągnąć PDF-a, ściągnąć film, gdzie jest taki mój mini wykład i tak dalej, więc jak kogokolwiek to troszkę tak jakby chwycił ten temat, to bardzo proszę, nie? To zapraszam do jakiegoś tam szerszego skorzystania.
No dobra, lecimy. To teraz, nie rozwijając specjalnie... A, jeszcze ostatni ten slajd ilościowy. Patrzcie Państwo. Jak pytaliśmy o ostatni rok, czy w ciągu ostatniego roku przez dłuższy czas nękałeś kolegę, koleżankę za pomocą internetu i telefonów komórkowych, czyli poważne akty, nie takie, że tam raz mu wysłałeś głupiego SMS-a, to pozytywnie 70% młodzieży w gimnazjach mówi, tych 15-latków, to są znowu te duże badania, cyberbullying, nie wchodziło w to. No to pozytywnie większość. A bardziej negatywnie? Co piąty był sprawcą. Nie dziwmy się, że tych sprawców jest więcej. Sprawca prawie nigdy nie działa sam, bo po co być sprawcą bez publiczności? To nie ma sensu. 7% prawie ofiar, 7% sprawcy ofiar, bully victim. Ktoś powie dużo? Na pewno na tyle dużo, że się warto tym zajmować, jak jesteśmy wychowawcami. Na pewno mniej niż tradycyjne agresy. Zresztą to często jest powiązane, tak? Więc w ten sposób. No dobra, to teraz pomysły, kwadrans tylko, jejku. Powiem Państwu tak, to jest nic, tak? Ale będę bardzo ekspresowy. W którą stronę można pójść? No to zaczynamy pomysły. Po pierwsze, ktoś powie, pierwszy pomysł, najczęściej padający, edukujmy młodzież. Słusznie. Ale moje pytanie teraz brzmi, dobra, uczepmy się gimnazjalistów, żeby nie mówić, że dzieci się inaczej edukuje niż gimnazjalistów, żeby też 15 minut dobrze wykorzystać. No to rzucam temat. Chcę zrobić warsztaty z młodzieżą, bo widzę, że jest duże zagrożenie. O czym je zrobić? Ktoś powie, no o tych zagrożeniach. I to jest najczęstszy pomysł. Jak są zagrożenia, to zrób warsztaty o zagrożeniach. Jest na przykład agresja, zrób warsztaty o agresji. Jest na przykład narkotyki, zrób o narkotykach. W Łodzi na przykład jest taki policjant, który ma elegancką, ja zawsze to przypominam, ma taką elegancką prezentację, na której to prezentacji ma taki slajd, gdzie na stole leżą różne specyfiki z nazwami i on mówi tak do gimnazjalistów. To są leki, które można kupić w aptece bez recepty, a one wszystkie działają jak narkotyki, jak się całych użyje. I ja wam pokazuję po to, żebyście się tego nie dotykali. No i pewnie efekt jest taki, że ktoś ogląda, przychodzi do apteki i mówi, o, policjant przestrzegał, żeby tego nie kupować, nie kupuje, nie? Pewnie rzeczywiście większość tak robi, bo tak naprawdę ile młodzieży chce się odurzać, ale... Jak ktoś już ma problemy, to działa jak instruktaż. I coś Państwu powiem. Ktoś, kto wchodzi, a widziałem już takie warsztaty o agresji i takie pomysły, i mówi młodzieży o różnych rodzajach agresji w internecie, to pewnie jak ktoś nie ma pomysłu na agresję, to przeziewa, a jak ma pomysł na agresję, to mówi, fajnie, że dodałeś mi parę nowych pomysłów, na które sam nie wpadłem, tak? No to dobra, no łatwo się wymądrzać i mówić, o czym nie. To ja zadaję pytanie, o czym tak? Czy jest pomysł na bezpieczne zajęcia edukacyjne? Na razie temat, bo forma to jest kolejna sprawa. Ale o czym uczyć, żeby zapobiegać tym zagrożeniom, a nie przychodzić i nie truć o zagrożeniach? Na przykład, bardzo proste zajęcia, jak się pan zabezpieczy, to jest sensowny pomysł. Ale jaki konkretnie, przełożę go Państwu na konkret. Bardzo bezpieczne zajęcia. Pokazaliśmy, że młodzież jest nierówna w kompetencjach. Jedni umieją, drudzy nie. Na przykład nie zdają zabezpieczenia. Najprostsze zajęcia, jestem moderatorem tylko, wchodzę na lekcję wychowawczą i mówię tak, słuchajcie, kto korzysta z wszyscy, czy wielu. Słuchajcie, tam są różne sposoby zabezpieczeń, jak coś się dzieje złego. Co złego? No ktoś do Was pisze brzydkie rzeczy. Można coś zrobić? Ktoś mówi, ja wiem, można zablokować numer. Ktoś wie, jak to zrobić? Tylko on wie. Mówię, dobra, podłączamy się, pokaż jak. Wszystkim pokazuję. Najprostsze zajęcia. Instruuję, uczniowie się uczą od siebie, ja tylko jestem moderatorem. Ten pokazuje, jak się zabezpieczyć przed tym. Bardzo bezpieczne zajęcia. Ja nic nie robię, a tylko stymuluję uczenie się uczniów od siebie. Ale to nie są zajęcia o tym, że jest 20 rodzajów agresji elektronicznej, tylko to są zajęcia, w których używam techniki, która jest rani, używam do tego, żeby się bronić. Bardzo bezpieczny. Jeden pomysł. Ja powiem swój. Super zajęcia, które my robimy, bo jakbym nie robił w praktyce, też bym nie truł, że tak można. My uczymy gimnazjalistów na przykład tego, żeby rozumieli siebie w sieci. Przykład, jak robiłem badania, to mnie uderzyło, że wielu sprawców agresji mówi tak bardzo, nie rozumie, że komuś coś zrobiła. Mówi na przykład o byciu sprawcą, mówi tak, a tam numer mu zrobiliśmy, wypisaliśmy mu, że go zabijemy, tak, czy coś w tym stylu. Ale mówi o tym jako żarcie. To ja potem gimnazjalistów 2000 zapytałem tak, czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, że wysłałeś przez internet, telefon, coś, co miało być żartem, a skończyło się poważną krzywdą drugiej osoby, czyli go pytamy, robiłeś numer, a wyszło źle. Ilu na Państwa wyczucie powiedziało, że tak miało? 37%, prawie 4 na 10.
Co to znaczy? Że oni siebie nie rozumieją w sieci i robią różne numery, które wyglądają źle, ale które są wykonywane kompletnie bez świadomości. Ja na przykład robię takie zajęcia z gimnazjalistami. Ja dzisiaj tak pokazuję pobieżnie, ale żeby pokazać. Mówię, słuchajcie, aż 37%, czyli prawie 4 na 10 powiedziało młodych ludzi w waszym wieku, że na przykład wysyła coś, co ma być żartem, a kończy się źle. Słuchajcie, jak to w ogóle możliwe? Mówię, że jak to się dzieje? Nie chcę zrobić komuś krzywdy, a robię. Dlaczego w internecie jest tak łatwo się pomylić? I zaczynamy myśleć, bo go nie widać, tamtego drugiego. Nie muszę wielkiej teorii robić, ale zaczynasz siebie rozumieć. Siadając przy komputerze mówisz, istnieje takie ryzyko. Ja mówię, jak się przed tym uszczec, żeby się nie znaleźć w tej grupie, co to nie chciała zrobić, przykrości, a zrobiła. I się spokojnie nad tym pracuje. Ale nad czym się pracuje? Nad mechanizmami rozumienia siebie w internecie, a nie nad jakimiś opowieściami o żelaznym wilku, nie? Co tam strasznego, prawda, się dzieje i tak dalej. Warto uczyć o netykiecie, tak? Teraz zobaczcie, warto uczyć, wiecie Państwo, jakie są wszystkie najlepsze programy przeciwko agresji w sieci na świecie i nie tylko w sieci tradycyjnej, gdzie się nie pracuje ze sprawcami i z ofiarami, tylko ze świadkami. Wszystkie najlepsze programy przeciwko agresji w szkole aktywizują największą grupę dzieciaków, bo to jest największa grupa w każdej klasie, która jest świadkami. Jest różnica, czy świadek się śmieje, czy mówi do kogoś, byłeś świetny, że dałeś mu fangę w nos, czy ktoś robi coś innego. I na przykład super są warsztaty, gdzie się mówi, co robić, jak widzimy agresję wobec kogoś innego. Nie co zrobić, żeby nie być agresorem. Bardzo się to sprawdza. Czyli widzisz, że coś się dzieje na twojego kolegę, jak powinieneś zadziałać, żeby nie być współsprawcą, nie przesłać. Ale to też jest inny pomysł na zajęcia niż tego typu historie. Co jeszcze sprawdziliśmy, że się sprawdza? Mówimy o tym nauczaniu. Zwykle co mówimy? Przyjdą dorośli i będą nauczać. My w takim programie European Cyberbullying Intervention Project, czyli tym ECIP takim, wymyśliliśmy coś takiego. Super nam się sprawdziło. Jak ktoś czuje pomysł i do mnie napisze, to jeszcze mogę powiedzieć, jak to zrobić. Myśmy zrobili, jak to zrobić. Otóż pięknego dnia zrobiliśmy następującą rzecz. Przygotowaliśmy gimnazjalistów, właściwie licealistów z jednej miejscowości. Myśmy długo z nimi pracowali, żeby oni byli nauczycielami młodziaków. Czyli oni przygotowali zajęcia o bezpiecznym, mądrym funkcjonowaniu w internecie dla dzieciaków z podstawówki. Super to wyszło. A dla kogo to było profilaktyczne? I dla tych nauczycieli, i dla tych uczniów. Tamci byli wiarygodni, ci się uczyli przekazu, jednocześnie ucząc kogoś uczyli się sami, tak? Nieżyjący profesor Pańczyk, gdzieś tam promotor mojego doktoratu w 2002 roku, dawno temu, mówił, najlepszy sposób, żeby się czegoś nauczyć, to uczyć kogoś innego. I to miał rację, ja to zawsze powtarzam, to chyba jest jedna z mądrzejszych myśli, jaką słyszałem, że to dziwne, nie? Bo to tak brzmi, jakby, ale ja w to wierzę, że tak właśnie jest. Idziemy dalej. To jest banalne. To teraz coś bardziej ciekawego. Pamiętacie Państwo, jak mało było, że kreatorami treści nie byli uczniowie? To podam Państwu kilka pomysłów. Proszę posłuchać. Pomysł pierwszy. Pomysł pierwszy jest następujący. Banalny będzie, ale pomyślmy, czy ten... My często szukamy pomysłów wyszukanych. Ja powiem prosty, ale proszę pomyśleć, czy my go korzystamy z niego. Jak ja oglądam statuty szkolne, to na temat komórek. To widzę, że najczęstszy pomysł na komórkę jest taki, że jakbym podstawił w miejsce komórka broń, to dalej by to dobrze brzmiało. Zostanie skonfiskowane, przekazane, tam coś. A moja koleżanka na przykład z Australii, z którą współpracuję, z jednym z projektów przysłała mi taką grubą książkę, która ma tytuł Wykorzystanie telefonu komórkowego w edukacji. Czyli odwrotnie, nie? Czyli kompletnie odwrotnie. Ktoś powie, ale jak to? Ja podam jeden prosty przykład. Będzie on prosty, ale pomyślmy, czy my to robimy. Powiedzmy, że ja uczę biologii. Dzisiaj Państwo jesteście moją klasą. No więc ja nie wiem, uczę o drzewach dzisiaj. Wyciągam jakąś gałąź spod biurka, pokazuję tutaj w PowerPoincie, jak wygląda brzoza, nie wiem, w książce oglądam. Słusznie, dobra, dlaczego nie? Bo to też takie szaleństwo, że wszystko jest dobre, co jest online, to też jest dziwne, tak? Bo znam takich ludzi, co mówią, nieważne jak uczysz, ważne, żeby z nowymi mediami. To jest chore. Tak, szczerze mówiąc, bo jak te nowe media gdzieś wpleść jako jedną z nitek, to jest sensowne, ale jak zastąpić cały świat nowymi mediami, to jest tak, jak bym powiedział, jak zastąpić cały świat tym biurkiem, nie? No to jest bez sensu. Ale proszę posłuchać. Ktoś powie, szkoła, dzisiaj padały takie, na przykład nawet padały takie, szkoła jest odcięta od rzeczywistości, robi swoje, a rzeczywistość, życie swoje, to ma być powiązane, żeby młody człowiek czuł, że to mu jest potrzebne, że to wykorzystuje w praktyce. Najprostszy sposób wykorzystania nowych mediów. Uczniowie i tak są twórcami. Robią zdjęcia uczniowie za pomocą telefonów? Robią. Najczęściej mówimy, coś głupiego zrobią, więc lepiej niech nie robią. No tak bywa, nie? To takie na przykład robią zdjęcia, jak to, co pokazywałem niektórzy, tak? To popatrzcie Państwo. A moje zadanie domowe może brzmieć tak, dla Państwa.
Zbierzcie się w grupy, biorąc pod uwagę, że nie każdy może mieć telefon z aparatem, mówię, zbierzcie się w grupy trzyosobowe, żeby przynajmniej jeden miał telefon z aparatem. Na następną lekcję mi wysyłacie na maila albo przynosicie, wy dostajecie dwa gatunki drzewa, wy dwa. Przynosicie mi zdjęcie znalezionego tego drzewa, gdzie je rozpoznacie, u siebie na osiedlu, gdzie będzie widać jego cechy czy coś. Ktoś powie banalne. No nie takie banalne. Powiązał z praktyką, musiał to znaleźć, zawsze już rozpozna to drzewo, przestanie to drzewo, wyjdzie z tego podręcznika do niego na osiedle. Robi to, co i tak robi, ale ja zaprzęgam te nowe media do swojego wozu, zamiast mówić, uciekaj z tymi nowymi mediami, czy coś się dzieje. Jest twórcą, ale sensownym, tak? Patrzcie Państwo, jakie proste rozwiązanie, gdyby nie trzeba robić wielkiej rewolucji, być wielkim informatykiem. Niech każdy nauczyciel zada jedno takie zadanie domowe w semestrze. Jedno. To dostanie 10 takich zadań uczeń. Ktoś powie, to mądre? Pewnie, że mądre, bo oswajamy nowe media. Młody człowiek przestaje te nowe media na dziko stosować bez nas, tylko zaczyna te nowe media wykorzystywać w sposób twórczy w szkole. Najprostszą rzecz Państwu powiem, a właśnie najprostsze rzeczy uciekają. Kiedyś pamiętam, była taka duża grupa dyrektorów i ja mówię ze szkół i mówię, u kogo był w tamtym semestrze jakiś konkurs na temat na przykład zdrowego żywienia, czegoś. Tam prawie wszyscy, 80%. Ja mówię, kto dopuścił w tym konkursie, że jedną z form jest coś zrobione za pomocą nowych mediów, na przykład zestaw zdjęć, na przykład, no nie wiem, zdrowych posiłków czy krótki film. 1/10 podniosła ręce. Dlatego? Że nikt na to nie wpadł, bo wszyscy nie korzystają sami twórczo. To tam można było zrobić rzeźbę z mydła, nie? Można było zrobić plakat jakiś, ale nie można było zrobić tego. Ja nie mówię, że nikt tego nie robi, bo ktoś zaraz powie, u mnie się to robi. Dobra, a w ilu miejscach się tego nie robi? A to są na razie najprostsze pomysły, bo jak chcemy, żeby te nowe media wychowawczo nie działały źle, to niech oni z nami robią te nowe media, a nie sami, no nie? Więc to jest gdzieś tam pomysł, nie? LipDub. Krótko o LipDubie. Widzę, że będę musiał troszkę... Jeszcze mam inne pomysły, ale powiem Państwu, gdzie to można tam ewentualnie przeczytać, ale skończę LipDubem, bo jest ważne. Kto wie, co to jest? Sporo osób. Wcale to nie jest nietypowa grupa. Wiecie Państwo dlaczego? Mi się zdarzało pytać 100 osób pracujących w szkole, gdzie jedna osoba wiedziała, co to jest LipDub. To jest naprawdę specyficzna grupa. No jasne, nie? Przyszli ludzie na ten temat, są specjalistami i tak dalej. Dla tych, co nie wiedzą, niech sprawdzą sobie w YouTube, wpisując LipDub plus szkoła. LipDub w YouTubie to jest taki rodzaj filmu, takiego teledysku, gdzie z jednego ujęcia kamery, to jest zasada LipDuba, kręci się, prawda, tam teledysk do piosenki, uczniowie tam różne rzeczy się dzieją. Ale żeby to zrobić takiego LipDuba, to ja Państwu szybko powiem, bo nie ma czasu, normalnie chciałem nad tym popracować, ale widzę, że jak zwykle zaplanowałem 100 razy więcej rzeczy mimo szybkiego gadania niż chciałem zrobić, to powiem tak, żeby zrobić LipDuba, uczniowie muszą się ostro współpracować z nauczycielami, co mówią, no bo jak zrobić LipDuba, się umówić, że wejdę do sali chemicznej, gdzie robię coś tam, wejdę do takiej. Wszyscy uczniowie w szkole między klasami muszą współpracować. Konia z rzędem temu, kto w inny sposób to potrafi zrobić, ale to muszą, bo LipDuba kręci cała szkoła, jak to przechodzi, tak? Muszą być odpowiedzialni, bo coś zaplanować, wykonać i tak dalej. Muszą być twórczy, czyli muszą zrobić to wszystko, o co wielu ludzi nie podejrzewa młodych ludzi w dzisiejszych czasach. A nowe media? Po co? Tylko jako pretekst. A wszystko, co się dzieje, to jest wychowywanie przy okazji. Czyli te wszystkie zjawiska ukryte pod tymi nowymi mediami są działaniami wychowawczymi, tak? A nie nowe media dla nowych mediów, jakieś nie wiadomo po co, tylko w celach wychowawczych. Jest jeszcze, jak widać, dużo innych rzeczy, ale ja się tylko jeszcze jedno zdanie powiem o tym. Nie będę pytał o szczegóły. Kto z tych ludzi, co podnieśli, że mają Facebooka, ma uczniów w gronie znajomych? No jest nas trochę. No, ja też mam studentów, nie? Temat tabu. Właśnie my mówimy, jesteśmy wychowawcami, mówimy, jestem wzorem osobowym. Sekundę, zawsze się mówiło, że uczniowie są tacy, jakim nauczyciel jest, niż jakim mówi, że trzeba być. Ale sekundę, jak nagle bierzemy uczniów do grona znajomych, to moje pytanie brzmi, czy my w ogóle analizujemy, że jesteśmy też wzorem osobowym online? Czy to bierzemy pod uwagę? No bo może nawet o tym nie myślimy. Mamy, bo mamy, kliknęliśmy i tak dalej. Ale patrzcie Państwo, jaki to jest kawał tematu wychowawczo. Podam taki przykład. Jadę do Chorwacji na wakacje, mamy cały stół zastawiony czerwonym winem, mój znajomy mnie oznacza na zdjęciu, wszyscy moi uczniowie oglądają, nie? Spotykamy się, oni mówią, smaczne było wino, czy niedobre, nie? I tak dalej. Ale to są tematy. Jak to rozwiązać? Albo widzę mojego ucznia, który coś broi, to mam powiedzieć, to jest wirtualny świat, co z tego, że on tam leży nieprzytomny, czy coś tam robi, nie? I tak dalej. Ja mam na to już różne pomysły, tylko to nie na 1,5 godziny, nie? Powiem tak, przejdę do podsumowania. Ale, ojejku, ile tego jest. Co dobrego w sieci jeszcze? Znacie Państwo e-wolontariat.pl? Uczniowie robią wolontariat za pomocą sieci. Nie szukają komu pomóc, tylko na przykład czytają bajki komuś, kto jest sparaliżowany.
albo robią dla fundacji, która jest po drugiej stronie kraju, ulotkę. Bardzo kawał ciekawej roboty, nie? A ten obiecany slajd, który chciałem Państwu pokazać, żeby pokazać, czy oni są tacy wirtualni, to jest odpowiedź na pytanie, czy jeśli miałeś poważny problem osobisty w ciągu ostatniego pół roku, to do kogo się zwróciłeś? Czyli pytamy, miałeś poważny problem osobisty? Jak miałeś, to powiedz, gdzie szukałeś pomocy. Nie sumuje się do 100, bo niektórzy w paru miejscach szukali. To patrzcie Państwo. 60% leci do taty, mamy, babci, czyli tam, gdzie my, chociaż wszyscy są cyborgami, tak? 41% biegnie do kolegi i przyjaciółki, chyba tam, gdzie my byśmy pobiegli też. No troszkę się zmienia, bo szukają na forach, ale głównie tam, gdzie piszą rówieśnicy, którzy mają podobny problem, czyli można powiedzieć, grono rówieśników mu się w dzisiejszych czasach poszerzyło, poza tych, których spotyka w szkole i gdzie indziej. W poradnikach, czyli tam, gdzie myśmy szukali, oby nie w Bravo Girl, szuka 27%. Co piąty odwiedził pedagoga, czyli no co, jednak pukają do nas, a nie tylko do internetu, tak? Bo tak się mówi, nie ma zaufania, no jednak to zaufanie, bo tu pyta, to jest pytanie o fakt. Gdzie skorzystałeś, tak? 17% odwiedza tam, gdzie piszą specjaliści. Patrzcie Państwo, 16%, to jest ryzykowny wynik, ten trzeci od dołu. 16% pyta jakiś tam przyjaciół, których zna tylko z internetu, tylko i wyłącznie z internetu, no to mogą też dobrze doradzić czasami, tak? 5% nie tylko czyta o specjaliście, ale i gada specjalistą online, co 20. I ze słynnego telefonu zaufania, który wszyscy polecają, nie korzysta prawie nikt. Czyli warto czasami zobaczyć, z czego młodzież korzysta, żeby się zastanowić, co mam im oferować. To jest taka prosta rzecz. Najprostszy pomysł Państwu powiem. Kiedyś spotkałem pedagogów z województwa łódzkiego i się pytam pedagogów, kto z Państwa ma wywieszenie pedagogów szkolnych, kiedy przyjmuje, nie? No tam wszyscy mają na drzwiach. Ja mówię, jak to ma jakiegoś służbowego maila typu pedagog numer 28 i tak dalej, to miało kilku. Jak potem założyli, to wielu ludzi, których spotykałem, mówili o 1/3 wzrosła liczba uczniów, którzy przychodzą z problemami. Najpierw zagajają online, to są ci specjaliści, co wolą online, a potem przychodzą dopiero. Taka prosta rzecz nawet. Czyli nie muszę robić wielkiej rewolucji, żeby się otworzyć wychowawczo. Mogę się otworzyć na przykład na to, że pozwalam do siebie napisać. Czyli nagle koło tego, że przyjmuję w czwartek od 15, wisi mail, który odbieram raz w tygodniu i wiadomo, o co chodzi. Chyba będzie jasne to, co Państwu pokazuję na końcu. Jeszcze tego mam, ale patrzcie Państwo na to. Najpierw musimy to poznać, żeby działać. Chyba każdy to rozumie po tych zajęciach, tak? Że zobaczmy najpierw, o co chodzi, nim zaczniemy mówić, co trzeba robić, nie? Bo jak od razu przejdziemy do tego, co trzeba robić, to nie wiem, czy będziemy mieli dobrze. Ja bym powiedział, że to jest chyba zrozumiałe, żebyśmy się nie tyle koncentrowali na zagrożeniach, co próbowali zaprząc nowe media do pozytywnych rzeczy, a będzie mniej miejsca na głupie rzeczy. Jak będą zagrożenia, to pomożemy tym, którzy są zagrożeni. Ale bądźmy w paradygmacie pozytywnego działania. Likwidacja dychotomii online-offline, chyba to też jest jasne. No, przestańmy tak o tym mówić, bo naprawdę nikt, który jest naszym wychowankiem, tak o tym nie mówi. Więc jak my tak będziemy mówić, co to on w wirtualu siedzi i w realu, dużo Państwu przywołałem spójnych wyników, że to jest raczej, jak internet miało 10 osób na 1000, tak? To taki problem był. No i żeby społecznymi rzeczami się interesować w internecie, a nie tylko technicznymi, nie? Bo to techniczne nauczanie i tak dalej, ale te społeczne typu relacje, zasady, wartości i tak dalej, tych wyników jest dużo więcej. Jak ktoś coś chce poczytać, to w każdej bibliotece może poczytać to. To jest bezpłatnie dostępne, trochę tam jest o agresji w sieci, bo na przykład pytam nauczycieli, czy byli nagrywani na lekcjach i tak dalej, tak ktoś pisze sobie to, macie Państwo w materiałach, nie wiem czy macie, ale można sobie spisać, to jest dostępne w PDF-ie, bezpłatnie można ściągnąć. To jest w każdej bibliotece, agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, taka bardziej praktyczna książka. To podobno też się da przeczytać, ale bardziej teoretyczna, taka gruba książka z wieloma badaniami, ale to nie jest o agresji tylko. Tam jest cały wstęp o młodzieży online, czyli jak młodzież funkcjonuje, nazywa się agresja elektroniczna i cyberbullying. Czyli, no mówię, to jest kropla w morzu. Ja mam duży niedosyt, ale bardzo Państwu dziękuję, że byliście. Jestem ciekawy, można do mnie napisać maila, bo jest mail podany w materiałach i tak dalej. Dziękuję. Ja proszę Państwa, dwa zdania, zanim wyjdziemy na przerwę. Nasz ekspert jest perfekcyjnie punktualny, w związku z czym doceńmy i uszanujmy w ten sposób, że za pół godziny, bardzo punktualnie, stawimy się tutaj na drugą część naszej sesji i mam nadzieję, że niedosyt naszego eksperta i nasze niedosyty będziemy mogli jeszcze w ciągu tej godziny 15 minut po tej przerwie niedosyt. Przepraszam, za dużo zaplanowałem, ale chciałem dużo pokazać. I się spotykamy się, jeszcze